W rozmowie na żywo. Dzięki zakładom buchmaierskim Ewiner lock 7 FIX, Catering Dietetyczny Diablo Cher Sports Medic, Spalding to nasi partnerzy. Dzięki Wam tutaj jesteśmy. Jest ze mną Radosław Herzy. Witam serdecznie. I Adrian Roczek-Truskowski. Dzień dobry. Radziu trochę cię nie było, bo grałeś tak jak ja. Może a. od Ciebie najpierw zaczniemy. Powiem ci, jestem bardzo zadowolony z moich chłopaków, a najbardziej z Maksymilianego Otręby który wykręcił coś takiego. Oczywiście y, zrobiłem challenge dla niego w przerwie, bo miał chyba 9 zbiórek i powiedziałem: Jak dociągniesz do 20, to kupię ci piwko. Zresztą dociągnął do 26, 27 punktów, 26 zbiórek y, i w 36 minucie dał jeszcze z góry. Ja powiedziałem: Panowie, Panowie, jeszcze zawodnicy poprosili, żebyśmy go y, popod, y, popodrzucali. To był mecz o nic, y, bo nie awansowaliśmy do drugiej ligi. I ludzie w tychach patrzą, ten Jagiełka patrzy, czy my się cieszymy, dlatego że z ten Jagiełką wygraliśmy, a my się cieszyliśmy, bo w wieku 41 lat takie statystyki, to ja powiem Ci szczerze, ja Ci życzę tego, żebyś w Rydzynie w wieku 41 lat awansował do ligi. Ale odbiłem piłeczkę ładnie. Dzisiaj wszystko wszystko, wszystko przynajmniej. przed tą. Ej, przecież dobrze wyglądasz, no ja cię kręcę. A myśmy no. nie dali rady. Yy, zabrakło tak na naszą swej. rok. Przewagi troszeczkę parkietu, bo zawsze to tam byśmy chyba jeden wyciągnęli. Tak. O ta bólka. No i no, niestety nie da się, ciężko bo wyry dużo strat mieliśmy, 50% za jeden, nawet ja miałem, Wilczur miał najlepszy procent z, z, za jeden na wyjeździe, także no to nas, to nas zabiło i niestety się nie udało. A, a powrót był dobry? Powrót był w porządku, no ale, no sezon był fajny, ale tak trochę niedosyt jest, niestety jest niedosyty To dobrze. Mroko, yy, musimy pogratulować, bo ty jesteś w koszykówce 3 na 3. Musimy o ambasadorach, tak? Tak. Turniej w niedzielę, to tak. sobie pogadamy. No, gratulacje Owodzi. dla reprezentacji Polski za was na Igrzyska Olimpijskie. Twoim zdaniem, jak ten turniej wyglądał? No, tu nie dosytu nie było, bo myślę, że ci kibice co lekko niedowierzali, podśmiewali się po pierwszym dniu turnieju. Myślę, że wszyscy mogą być zadowoleni i niektórzy zaskoczeni, że ten zestaw graczy, czyli Mike, Zamoy, Pablo i Shimi, Szymon mhm. awansowali na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. No świetna gra, szczególnie w fazie top 8 i w meczu półfinałowym. Widać, że ekipa zbudowała się tak naprawdę po tym drugim dniu grupowym gdzie dużo im dało zwycięstwo z Brazylią, mimo że ten mecz mógł być dla niektórych ciężki do oglądania, bo to były trochę zapasy, a nie, a nie nawet basket 3 na 3. Natomiast w tym fazie pucharowej no naprawdę świetna, świetna egzekucja i dużo walki, dużo serducha chłopaki oddali, co widać było po, po ostatnim jakby gwizdku, po tym jak się mecz skończył, że cieszyli się tak naprawdę, wskoczyli na siebie leżąc, nie skacząc, bo nie mieli siły, dali wszystko po prostu na co mieli na, 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 na boisku? No te łzy takie były widać, u za moja przede tak, wszystkim. Tak. Co to, to było bardzo szczere. To, to, to było, było bardzo szczere, że, że spełnił marzenia. Myślę, że nawet to raz, nie a drugi że kiedyś. pamiętaj, że jak dałeś siebie coś ponad i tyle siły cię to kosztowało, to te emocje gdzieś nagle odchodzą tak? po, mhm. po ostatnim blisku czy, czy po, po ostatnich punktach. Także no naprawdę szczere, szczere gratulacje. Duma rozpierała mnie lekko. Też nie dowierzałem, bo ekipa z Łotwy to jest y, naprawdę czołówka światowa, grają ze sobą kupę lat, y, w tym składzie grają w, w tych wszystkich pro turniejach, y, w cyklu pro. Także no, no, naprawdę super, super wynik i, i myślę, że, że, że zaskoczeniem mimo wszystko. A tobie Radku, oglądałeś te mecze? Oglądałem ten y, półfinałowy i powiem szczerze, że ile sił ich to kosztowało, to, to naprawdę pełen podziwu byłem jak trzeba być dobrze przygotowany, żeby wytrzymać mecz 3 na 3, z jaką intensywnością. A najbardziej mi się podobało, dobrze, że wspomniałeś, bo ja nie wiedziałem aż tak dobrze, nie znam się tak na 3 na 3, że ten zespół z Łotwy jest taki dobry, bo bardzo mi się podobało granie wszystkich handoffów, wszystkich tak. na przykład zagrywek takich, no pięknie, jak wykorzystywanie. Słyną, słyną z tego. Tak? Mhm. I, I to było przyjemność oglądania i wtedy właśnie człowiek docenia obronę, komunikację. Kilka błędów. Na końcu już było wiadomo, że były błędy tam w siódmej minucie chyba już zaczęły być, w szóstej były, ale przez pierwsze pięć minut, jak widziałem jaka było dogadywanie, to Polacy byli na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o intelekt, I, IQ koszykarskie. Tak. Przygotowanie taktyczne widać było. Naprawdę można się uśmiechać, tak, tak. że koszykówka czyna, czyli przygotowanie taktyczne, ale taka jest prawda. Spotkały się dwie drużyny, które uwielbiają rzucać z dystansu i nasi byli naprawdę super przygotowani na Łotwę. Bo to nie jest takie proste miejscach, w momentach, tak. w których oni lubią dawać rzuty, po handoffach, ta zasłona. Od tyłu. M, tak, pokażemy zresztą ten, ten przykład, e, jak wyglądają te zagrywki. To są nieraz rzuty, wydawało się, przez ręce, ale tak drużyna Łotwy gra i trzeba być bardzo blisko i bardzo ciasno na zasłonach. Ale mnie, mnie najbardziej rozbawił teacher chyba ze, ze Słowenii. Ze Słowenii, No taki jak wyszedł, kurde, Katowoj to legenda, tak? Podobno. Tak, 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 tak. A wyszedł, grali, ale nasi fizycznie chyba byli a, najfajniej przygotowani. bardzo dobrze przygotowani i mi się najbardziej też podobało, jak oni, bo jedną, nie wiem czy Mroko to pokaże, bardzo ciężko bronić taką zasłonę, ja nie wiem tak po amerykańsku jak to się nazywa, że udajesz, że... Udaję, że, że tak. I, i, I to dogadanie, w, wiem, że w Ekstraklasie jak, jak, jak jakiś zespół to grał, to zawodnicy, jak ja mam to dogadać i tak dalej, to jest bardzo ciężko, ponieważ czy stawiasz zasłonę, czy nie stawiasz zasłonę e, mm. i, i świetnie sobie za, zawodnicy ja, ja. polscy radzili I tak go... samo od tyłu od tyłu czasami, to nie jest preferowane w Polsce, że albo stawiasz od tyłu zasłonę i wybiegasz, a ty, to było tak, że e, raz stawiali zasłonę, a raz tylko markowali. I tak samo, mm -hmm. jak masz założenie, że jest switch, to wtedy nie wiesz, czy, czy on, z, co on postawił tą zasłonę, czy nie postawił. Ale, no tak, ale świetna komunikacja. Oni też to grają i nawet idą e, krok dalej, że widzą, że tamci już są przygotowani. Pokażemy to, że Mike nawet uciekł z takiej, z takiej, Adamie, z takiej po... przygotowanej so, ten filmik Kamilu, ja nie chcę mówić, ale ale bo my z Mirosławem o tym rozmawialiśmy, że ta koszykówka 3x3 to bardziej pasuje do mnie i do Mi Mirosława, jakbyśmy fizycznie byli e, zrobieni. I tak samo to, bo tu jest. 3 na 3, ten mecz pokazał, że, że wróciliśmy do korzeni, że chodzi o czytanie gry, nie o ilość zagrywek, ale o czytanie gry. Zawodnicy np. od razu bez trenera muszą zauważyć, że aha, oni kryją tak, to tak. my musimy zrobić to. Ty grać handoffa tak, aha, to teraz musisz... No robić. Tak. Słuchajcie, tu Piękne, są dwie no. opcje y, setu właśnie z wykorzystaniem tego ghost screen, czyli taki y, zasłony ducha. Sety, tak. sety w 3x3 3 to jest w ogóle temat zmartwej piłki. Czyli zaczynasz z stopu, wtedy sędzia daje ci przyzwolenie, e, przeciwnik podaje ci piłkę i wtedy, wtedy ruszasz. I tutaj e, no, kluczowym jest zawodnikiem szymierzby, który dostaje piłkę i on, on albo daje dobrą zasłonę w odrzut, albo daje dobre podanie w tempo. I, tak, jeszcze to, to, to jest i ta zasłona tylko w zaraz, zaraz zobaczycie, że zatrzymam to w, w, w danym momencie. O. Udaje, że robi zasłonę, a tak naprawdę idzie pod rzut, a w następnym secie Mike będzie udawał, że robi zasłonę i łotyszy myślicie, że są przygotowani już na to. O, patrzcie. Natomiast Mike przeczytał to i poszedł takim nietypowym koszkówce, zobaczcie kar na twójkę. na dwójkę, przepraszam, w koszyk czy na trzy i rzut z, 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 z dystansu. No, powiem Wam, że to się oglądał to jest To są bardzo trudne rzuty. Naprawdę kibice muszą zrozumieć, że to, przy takim zmęczeniu, przy takim intensywności to są ultra trudne rzuty, a oni jeszcze trafiają, także szablowa za trzy minutę. Nie w jesteście właśnie też ale jak ja zaczynam grać z, Kry, z, z Krysiewiczem, z Kabałą, z Kabałą z Żełdokiem, Marcinkowskim, to my w taki sposób była jedna zagrywka i my na jednej zagrywce musieliśmy po prostu sobie sami opcje znaleźć. Musieliśmy sami sobie opcje znaleźć. Zobacz, on zobaczył jak obrona jest, to przeczytał. Zawodnicy umieją, bo to jest to, 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 że zawodnicy umieją grać w kosze, a teraz... Czyli to od potrzebuje... Trener musi pokazać. Nie, od, ma, się o, nie od małego musisz się uczyć tego wszystkiego. Bo, wiesz, to, to, to nie jest takie, na tym najwyższym poziomie 3 na 3, to, to nie jest tak sobie goście myślą, że sił, siła plus ramię, tylko po prostu czytanie gry. Tak, tak. A, a dwa, my... Nieraz dwa tak. poziomy wyżej. Ktoś jest dwa ruchy dalej, bo już wie co zrobisz. No. Bo zobacz, my, my nie uczymy dzieciaków yy, czytać gry. Chodzi o to, że masz zrobić zagrywkę, masz się pojawić tutaj, a ty... A ty... To, to jest szansa w tej koszykówce 3 na 3 że zacznie się tą yy, czytać gra. Moim zdaniem właśnie trzeba rozpocząć właśnie od młodzieży, że, że koszykówka nie polega tylko na, na zagrywce, tylko graniu na 1 na jeden tak. i na obserwacji. Przede wszystkim, tak. Tak. I na A obserwacji ja bym poszedł tego, krok dalej, dzieje. że koszykówka 3 na 3, jeżeli zostanie fajnie rozwinięta w Polsce, może dać bodziec koszykówce 5 na 5. Tam są elementy, których brakuje teraz w naszym basenie. Da daję przykład. Naprowadzenie na zasłonę. No ja cię, jak patrzysz na prowadzenie na zasłonę zawodnika 3, jak on dobrze nie naprowadzi, to nie ma pozycji, To nie ma punktu. No, A jak, nie, jak ten, który stawia mu zasłonę, nie postawi dobrej zasłony, to on nie zdobędzie punktów 3 na 3, a okay, w 5 okay. na 5... Pięciu... Szczegóły są bardzo ważne widać w takim I Jeden widokom. na jeden. I przygotowanie fizyczne. No nie, no to co kardio, tam chłopaki, co dyszeli. To... Ja ci powiem, że, że... Ale że teacher <laughs> ja to wytrzymał, powiem ci Jako ja bym miał księgę. jest co, teacher, ale. Boiler ja, ja bym ja miał ja ksywę. na czasie, na czasie, jak jak mój coś próbował <laughs> za mój, się. <laughs> za mój pięknie, bo zauważył, że oni umierają, tak, naprawdę ci umierali. To, to 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 tak, 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 tak. I tak. po prostu dał takiego bodźca, że bo słuchajcie, dociśnijmy ich i oni za chwilę już padą oni prowadzili 14:8 14:8 ja prowadzili o półfinale. Y, półfinale. Tak, i tak. na przedłotysze powinni grać jedy, tego nie bo to mi, może mi ty wytłumaczysz bo ja nie rozumiem dlaczego taktyka na przedłotysze była Dena, tak grają Ta, rozumiem nie, założyć, 14, że nie grają pod tak, Bo 14 14:8 mają ja mówię tak to wystarczy po jednym a tak. oni pięć rzutów albo sześć nie, nie trafili nie. za trzy to jest ich DNA rozumiem. nie nie dają leja po, czasami wolą y, rzucić z dystansu i to i to ich y, zabiło. tak a najbardziej lubię trzynać z, z tego meczu to jedną sytuację zespół cię wpuszcza, żeby zdobył jeden punkt a ty oddajesz na bok i biegniesz do rogu. To jest po prostu piękna akcja. Jak, jak ja tego proszę, że czasami właśnie pamiętasz, co e, mówiłem, że kwartę, że tylko ty rzucasz, nie? A ludzie mówią no jak mam zrobić, jak, jak tylko kamień ma rzucić? No masz spenetrować, oddać, a jak będę miał otwarte, no to penetruj i szukaj, obaj, i szukaj go, <laughs> nie? No ale to trzeba trenować też. to się tak, z... tak, ale bardzo ładny mecz. Mi się tak podobał ten mecz, bo było mniej siła plus ramię. No to co? No to jakie mamy tak rzeczywiście szanse? No to Tokio, powiedziałeś, że to jest dosyć jednak trudna droga a amerykańskie czytanie ESPN jak, jak, jak ESPN na przykład po Amerykanie się dostali tak, i nie jest to niespodzianka, wbrew pozorom, tak. mimo że a, wszyscy a, uważają, że tak, powinni. Tak, tak. Niemców ale, nawet chyba nie było. Nawet ale, dobrali, ale Amerykanie dobrali sobie jednego... Y y y dwóch. Amerykanie y y zrobił błąd tuż przed turniejem, znaczy błąd, jak się okazuje błąd, no. tuż przed turniejem dwie osoby wymienili. Tak. To, to przy... byli tacy te, zawodnicy, tak. y King, 5 na 5. King? Nie, King gra na co dzień z tym małym Mad rozgrywającym, natomiast y Hamel i Maddox grają w innej drużynie, Princeton, i oni się tak naprawdę połączyli. Y -y. Czyli y -y. zrobili dwóch z tej drużyny, dwóch z tej. Ale jeden był z 5 na 5, tak? Ham, ha, Robi Hamel, to tak. jest gość, który gra w NBA. Tak, to właśnie mówił o, I o w G nie. także tak, to, tak. To, to nie jest, ale to nie jest też przypadkowy zawodnik 3 na 3 tylko po prostu Sz połączyli tu przed Żadna turniej. gwiazda nie chciałaby w to, albo nawet była gwiazda ja, się w to. Myślę, Kamil, Przy tym Myślę, jest kwestia czasu. Po tak? Igrzyskach Olimpijskich zobaczyć, jaki będzie wysyp e, zawodników, którzy będą Jeden, bo, Chodzi o to, że jak telewizja się zainteresuje tak. e, w Stanach Zjednoczonych, to e, są propozycje, tylko nadal ludzie wolą o, oglądać to e, Big Three. E, tak. Tak. Jeżeli chodzi o, 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 o Wielkie Gwiazdy, kwestia czasu. Co do i, e, samych, e, samego turnieju na Igrzyskach Olimpijskich, e, czy on, on będzie trudny z tego względu, że jest bardzo dużo spotkań. E, każdy Dobra. z każdym gra w grupie, potem pierwsza i druga drużyna. A pięciu e, może pojechać, czy jakie czy jakie jak Sześciu. 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 Ma, mamy prawo dwóch wymienić. Czyli po, po każdym meczu. A nie, w, na nie na turnieju. Nie W turnieju. tego, gra. Do tego gra. Tylko że, COVID, kontuzja, ma Że fajnie by wymienić. jakby sześciu mogło pojechać. No, na znaczy sześciu pojedzie. Ale na turnieju jest tylko tam. Właśnie bo... mówię, na turnieju, żeby mogło, było, a nie może być, tylko czterech może być. Czterech gra jako drużyna, tak. cztero, czterech bierze udział. Natomiast sześciu jest w składzie na Igrzyskach. Jeżeli byłoby COVID, nie wiem, kontuzja, wskakuje ktoś. Ale, nie, a, ale może zmienić na taktycznie? <laughs> W trakcie meczu? Nie, nie w trakcie meczu, po meczu. Nie, Na nie. następny mecz. Nie, 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 nie. Słuchajcie, A. jak macie jakieś pytania do Radosława, bo Radosława nie było, to możecie, możecie zadawać. Yy, teraz będą przygotowania, tak? Ambasadorzy, to też jest drużyna, w której będziesz grał ty, będzie grał Zamojski, Przemek, będzie grał Mike. No jest Kix. spora grupa, jest Mike, jest, jest yy, Tak. Szymon yy, yy, ma być Podoba w łodzi. Mi się yy, komentator ten. Yy, yy, jest Pablo, Rduś. jest yy, Didi, y, który przed chwilą podpisał kontrakt w Tychach. Jest Piotrek Niedźwiecki, który niestety wraca po kontuzji, także on na razie nie będzie grał. No jest spora grupa, jest też duży na U23. To jest, to jest fajny projekt, naprawdę. Jest dużo, dużo ciekawych graczy i myślę, że to się będzie rozwijało. W Łodzi taki pierwszy duży turniej w Polsce, pierwszy test powiedzmy. Natomiast sama kadra no za chwilę ma eliminację do mistrzostw Europy. Także oni będą grać i trenować non stop, myślę, aż do samych Igrzysk. Okay, a my, ja też od razu z miejsca zapraszam na w sobotę, jutro na Stadion Wrocław. Będzie turniej 2 na 2, w którym będziecie mogli nas e, zobaczyć. No to co? No to ile zostało do tych, tych 5 tygodni? Nie, ponad miesiąc, no, prawie 6 tygodni. To będziemy obserwować, ciekawie jak to, jak to będzie wyglądało. Oby wszyscy zdrowi byli. Czy myślisz, że realnie jest szansa na medal? Twoim zdaniem? Patrzysz na ranking te... no, Oczywiście, oczywiście. Jeżeli teraz jedna drużyna tylko dojdzie do tej ósemki, czyli obstawiam albo Mongolię, albo Słowenię, e, tak po kibicowsku, no to masz osiem ekip, które w grupie, jeżeli grają wszyscy każdy z każdym, no to się może wszystko zdarzyć, a potem w fazie pucharowej trafi nam się taki mecz jak z Łotwą, to kto wie. No dobra, NBA. Lakersi odpadli. Panie, panie Radosławie, pan, pan był ostatnio w Kanal Plus. Czy znaczy, to, to akurat przewidziałem, bo bez Davisa Jednak. LeBron jest po prostu y, osamotniony. Może się starać, a już ma 36. 36. Zobaczyłem, że ma siwy włos. Kto Pierwszy lebron? raz. Ma, ma. A ukrywał to, ale że powiedz, lebron. powiedz lebron. że Lebro. osamotniony jest, bo ławka, czy ludzie wokół niego no, nie funkcjonują. I, ja zawsze w trochę nie, ja, nie, nie dla mnie właśnie Schredera bardziej brakowało. Bo no, ja bo, bo ja, ale to już ten go zabęczoło. Już dawno, tak, tak ale zabęczoł, nie to, rozumiem tego, po co ja, go brali w takim to razie. Ja, to ja bardziej nie rozumiem, dlaczego Gazola brali, a, <laughs> ale to, to stwierdziłem, że, że Gazol powinien grać w Barcelonie. E, jeżeli chodzi o Lakersów, to, to y, brakło, brakło, tak jak powiedział ławki. Davisa, bo jeszcze jakby brak Davisa, to jeszcze ławka, tylko tak jak mówię, Leprą czasami powoduje, że inni ludzie dobrze nie grają. Kuzma, muż On no, zawsze sprawia, że lepiej grają. Nie, nie, dokładnie. Jego koledzy grali lepiej, jak on gra dobrze, on musi spenetrować, musi no, zdobyć szybkość. Czyli się... jednak ta kontuzja miała wpływ na to. Moim zdaniem już starość, no. Już, już starość. On nie jest Chodzi o to, że, że NBA to jest fizyczna gra. Naprawdę, ja patrzyłem na mecz z Phoenix. Oczywiście oni zwalniali tempo, i tak dalej, ale, ale tam są młodzi ludzie naprzeciwko niego. Ta, ta, tam On sobie nie zrobi Lejapika, pika takiego y, goma. No, Booker, Booker Albo Aiton to go zablokuje. Y, mi nie szkoda Lakers, bo bez Davisa wiedziałem, że będzie bardzo ciężko. Mi, mi, ja jest, jestem fanem Utah, uważam, że, że y, Utah wygrają tą konferencję. A ja byłem fanem e, Clippersów okay. I, i tutaj mi właśnie bardziej boli to, co Clippersi wyrabiają, bo nie rozumiem tego. Nie rozumiem po prostu Georgia. Mój kolega zawsze mi mówi, że to są puste statystyki, że Georgia trzeba wymienić, a ja zawsze w niego wierzę. No wierzę w niego, wierzę w niego i, i po prostu kolejny raz się po prostu... Yy... Paweł Kubasiek pyta, a gdzie JJ? Janusz Siński już tutaj czeka na nas. co Po 19 gdzieś zaczniemy, także pan Janusz już jest. Jest Filip Kulon, pyta, panie Radku, zdanie o koszim w Legii. <laughs> Na czasie ba, pytań, ba, 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 bardzo mnie to zaskoczyło, <laughs> bardzo mnie to zaskoczyło, pomyślałem, że zakończy granie w y, zielonej górze. No, ja też tak. Myślę. Y, możliwe, że zaproponowali mu y, dobre pieniądze albo lepsze pieniądze niż w zielonej górze. Albo y, trener, nie? to y, znać, y, Wszyscy mi teraz mówią, że nie lubię ten rawidin. No to nie jest prawda, tylko pokazuje pewne rzeczy, które, które robi. I, I zawodnik w jego wieku? Nie, ja się śmieję. Ja no, się no, lubię, bo to Zawodnik wie. w jego wieku wybiera y, dwie kwestie, no, albo pieniądze, albo trener. No ale jeszcze była opcja, że wiesz, Kosi nie, nie chciał latać, to, to trener Widrin był skłonny. To ja nie sobie chodziło, nie będziesz tak. latał, to sobie ja tylko w polskiej lidze. Ja, ja uważam, że, że na pewno prezes to samo powie, że Kosi tyle zrobił dla zielonej góry, że trzeba po prostu uszanować jego, decy jego decyzję. I z mojego punktu widzenia nie znam koszygo moim zdaniem, pieniądze i ten i, 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 i trener. To Bo... z Panem Januszem to Zobadnie. zweryfikujemy później. Pełna zgoda co do juta. Dariusz W. napisał. No zobacz, Juta jest dla mnie zespołem, który fajnie tak gra, że mogę się na niego popatrzeć. i Mi się podobają po prostu, że, że tam tak. są Europejczycy, nie, europejczycy, inni niż Amerykanie tak. Bez I, i to się świetnie ogląda i coraz więcej kibiców. Bo pamiętasz to, co powiedziałeś, część kibiców ma to ci za złe, nie? Co się, czego się nie wybiera, jak się hmm. gra w na konsoli, tak. Juta no, się nie Ale wybiera. Juta, juta, nie? Ale juta. Powiedz juta. o jeszcze jednej rzeczy, ciągłość pracy, kontynuacja. Tam tak. jest to przez tak. kilka lat. I trener, i zawodnicy. I ja muszę teraz. I to nie od... jest przypadek. I odczekać muszę to. Rudy Gobert, jak usłyszałem, że dostał 200, chyba 1 czy 204 miliony, to powiedziałem, że, że ktoś z Juta ma za dużo pieniędzy. Jak, jak, jak ma za dużo, to niech wyśle na przykład do siechnic, nie? To nie. Też przyjmiemy. <laughs> to przyjmiemy. Ale myślę, że Ale... przeanalizowali to dobrze. Dokładnie. I, no, i to jest... A więc to było że jaką analizę spotkałem, że oni nie wierzyli, że się zdarzy to, co się zdarzyło, tylko powiedzieli tak. Jak on pójdzie do Dallas, to wtedy będziemy mieli kłopot, bo sobie wyobraźcie, jego w Dallas z Porzingisem i z Dąziczem, to wtedy człowiek by pomyślał, o kurde, mm -hmm. i wtedy Dallas by było, dlatego piękny ruch, a najbardziej mi się podoba e, mój ulubieniec Ingles. E, a, John. John, John, to myślałem, że powiesz Clarkson. Nie, nie, to tak samo, to, to mój musiał. To, to też jeszcze ciekawostka, no, ja nie pamiętam sezonu, w którym dwóch y, zawodników z jednej drużyny było y, nominowanych do nagrody za, na szóstego to, zawodnika. No to jest coś ponad wiesz, wiesz, stan i naprawdę i Clarkson i nasz ulubieniec, nie, no, ulubieniec i bez... który wydawałoby się, że gra w ogóle w jakimś filmie zwolnionym, ale to działa. To... I tu z kolei znowu wracamy do wysokiego rozgrywającego, czyli, jakby ten trend w koszkówce jest ważny i potrzebny. I Juta naprawdę. No puzzle są tak poukładane, strzelcy wiedzą, co mają robić, Gobert wie, co ma robić. I Clarkson, Clarkson yy... wie, co ma, ma robić. Bo tak. Z ławeczki ja, ja, ja lubię Kubę, Kubę Musiała i uważałem, że jest je, pomysł na niego w Ekstraklasie jest na, na ławkę rezerwową. Za moich czasów ławka rezerwowa wyglądała tak. Jeden dobry naciskacz, który wiesz, nie umiał grać w kosza, ale <grym> jak miał rysować, to rysujemy. I on rysował. Domber taki był kiedyś. Dokładnie. Wydał. Każdy trener go chciał mieć. Dokładnie. Ale to chyba takiego jeszcze pod kosz musiałeś też tak. mieć. Co by, jak trzeba było urwać głowę. Dokładnie. To... Dokładnie. I trzeci to był gość który wychodził tylko i umiał rzucać. Rozumiesz? Tylko nie patrzył, nie patrzył, była jedna zagrywka i on rzucał. I Dla mnie Kuba Musiał, jak mi trener jakiś mówi, że Kuba Musiał się nie nadaje klasy. no nie, obiecałem sobie, że A nie Miejmy nadzieję, mówię. że Mantas da mu szansę. Pochodzi o to, że trzeba ludziom dawać szansę, jeżeli chodzi o polskich zawodników. Mroko, Kento Kamikaza Kawaga. Mongolia czy Słowenia z tego turnieju, ostatniego turnieju kwalifikacyjnego do Tokio 3x3? Myślę, że Mongolia. Okay. żartuję. To ciekawe w ogóle, wszyscy, jak to Polacy z Mongołami no, przegrali. Dużo, dużo, dużo tak hejtu nie... było, ale to kwestia z niewiedzy po tak. prostu. W Mongolii to jest sport narodowy numer jeden, mają ligę, grają w turniejach pro cały sezon. To jest drużyna, która też nie powstała wczoraj, także to, to, to nie jest przypadek, po prostu to jest drużyna, która jest stworzona do trzy yy, Miało być NBA, ale kibice pytają Wojtek Gac, panie, panie trenerze Radku, co pan sądzi o duecie trenerskim w Śląsku? Ja Cię kręcę, ale a już, cię a już, już, już obiecałem sobie, że... Młodość i doświadczenie. O, Radio, bardzo między, dobrze. W międzyczasie zdaję od naszego partnera Fix kateringietetyczny, Dietetyczny, Fix Szarlotka, proszę. Co, e, e, Otwórzcie. Ale napoje, napoje. E, ja. Napoje będą za tydzień, dla pana, już, a, dla pana Janusza nie byli, też nie będzie. Nie regeneru? Nie. E, nie, nie. Byli, regeneru za tydzień. Ja Ci powiem że... że... Jak, jak to... jeden bracie. Jeden, nie. jeden... Jak Radziu, otwórz. Znaczy. Jak to jeden z moich znajomych powiedział tak, że ja jako trener muszę udowodnić, że, że mogę że mogę coś więcej niż mogę, no. bo że ja się uważam za lepszego trenera od tenera Widima, to nic nie znaczy, bo ja prowadzę się a tener Widim prowadzi y, najbardziej zasłużone, Panie znaczy, zasłużone. Ale Radę kiedyś zgłaszał chyba akces, że tam był trenera Tabaka chciał czuło Filipowskiego, ciało ten. Zatwimy, bo mogę dokończyć? Się... Mogę no, dokończyć. Dobrze. I dostałem ta, ta, taką właśnie dobrą radę, że że większość trenerów po prostu albo bożo, bez bożo, pracy się, uważa się za lepszych ja trenerów wiem. niż jest. Dlatego, okay. dlatego y, cały czas pracuję. Y, tylko y, tak sobie pomyślałem o tej opinii, co powiedziałem, bo nie odpowiedziałem ta, o, y, nie zawsze trener, który jest w najlepszej, y, najlepszym zespole je, jest dobry. Czasami to też świadczy o, o dobrej organizacji albo dobrych zawodnikach. I te, czasami o tym zapominamy. Że Absolutnie, że no, albo odwrotnie, no, no, tak, bo dobry, to zawsze tak. mówimy, że, że trener, który ma w teorii najmniejszy budżet i zrobi najlepsze miejsce, to wtedy tak najbardziej cenimy. Nie? Tak bardzo było w pierwszej ligi. To, ceni... pra... ja, to, to jest dużo pomieszanych, bo tak, jak, yy, powiedziałem, my w, z Siechnicami nie awansowaliśmy do drugiej ligi. i w, 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 Nazwisko miałem największe, <laughs> rozumiesz? ale przegrałem z trenerami, y, którzy traktują to czy, y, y, w, w jakiś sposób inny, ale nie wstydzę się tego. Dlatego tylko to mnie zmobilizowało do cięższej pracy, żeby w następnym roku awansować y, do drugiej ligi. Dużo jest pytań o, o, o Grosella. Czy Grossel jest przyklepany w Ostrowie? Jeśli tak, to co sądzicie panowie o takim zestawieniu kulik-Grossel? No, kulik jest, oficjalnie. Grossel to są plotki, z tego co wiem. Czytałem też wywiad z panem Januszem na polskim koszu i, i to, to nie jest takie. No rozpoczynamy Chopsiu. temat mojej małżonki. No. Właśnie, bo Grossel to jest kolon radka. Ta, to ta, ta. No, no tak. to powinieneś coś wiedzieć, to powiedz. To, co, Gdzie co? podpisujecie? Ja uważam, że Ostrów nie jest najlepszym rozwiązaniem dla niego, tylko jest najlepszym rozwiązaniem y, Zielona Góra albo zagranica, no, VTB no, ja, Sorry, że tak mówię, ale. ale... Powiem szczerze, że, że będę zdziwiony, jak zostanie w Polsce. Ja tak samo. Chyba tak. Tak mu radziłem, bym... nie? A panie Janusze, to będę pytał, bardzo poszły jego notowania finansowe po tym takim udanym sezonu. W, sezonu, w sezonie? Wszystko się okaże. Wszystko się okaże. Agenci. Agenci, eee, agenci, jak tylko, Trener Kowalczyk mówił kiedyś. Bo dobry sezon i, i, i to jest dobra reklama dla y, Zielonej Góry, no bo przyszedł zawodnik, który, który w Astanie okej, okay, coś tam grał za dobre pieniądze, ale wiadomo, w, w Kazachstanie oni troszkę y, przeszasowują zawodników, ale grał w, w Orleanie, dobrze myślę, w Orleanie mm. na 9,8 y, na 9,8 punkta. To żadne to statystyki, bo ja, ja przypomnę, że ja tam miałem 11 w Ekstraklasie. Wow. Byłem lepszy od niego, dlatego do francusko jest. Z Francja <grym> potem PLK. Nie byłem w zielonej górze. Aha, no, tak. yy, no dobrze, tutaj ktoś pisze, że 15 czerwca dowiemy się, czy śląd zagra w Eurokapie. Oskar Kik. Ja nie wiem skąd oni takie informacje mają. Gdzieś na, na Twitterze co... było? Tak ja uwielbiam tak? te informacje, bo ja się nie interesuję, nie mam Twittera nie? i to było fajnie, jakby polski zespół zagrał w Pucharach. Bo yy, ja. Czy w Eurokapie. W Pucharach. Ja mówiłem w Pucharze, dlatego że znowu o Zielonej Górze, powiem, że ja oglądałem te mecze fałtowe i mi się to podobało. Oglądałem y, y, Stal Ostrów w Pucharze i to mi się podoba. Ja zawsze prosiłem zespoły, żeby, żeby grały, a zespoły mi mówią, że nie mają pieniędzy. Ja mówię, jak nie masz pieniędzy... To, to sieć w domu, no, sieć w domu i bo ludzie mówią, rozszerzmy pierwszą ligę, słyszałem, żeby było taniej. Ja jak nie stać się na pierwszą ligę, to siedź w drugiej. Nas, się nic nie stać na drugą ligę, siedzimy w trzeciej. A goście grają o, o medale, a potem mówią, wiesz co, nie mamy pieniędzy. Ktoś powie, no z, nie, no. Klub musi być tak prowadzony. Nie, no trzeba, trzeba jak najwięcej W Pucharach. Dnia, ej, ej, francuskie zespoły to był, jest to zaszczyt. Wiesz, jak Kibic powiedział, gramy w Pucharach. My, my osiem zespołów grało za moich czasów w Pucharach. Ja byłem na piątym, szóstym miejscu i wszyscy mówili, jak fajnie, zobaczymy inną koszykówkę. Inny zespół, Portugalia przyjedzie, Polska przyjedzie i tak dalej. Szwecja, i mówi. Tu inaczej grają. Ludzie po prostu chcą zobaczyć na tle Dokładnie. Europy, jak Sprawdzi gramy. A my się e... boimy. A my jesteśmy najlepsi w Polsce. Nie pojedziemy tak, po zobaczą, tak, że jestem badziarzem jako. Mam doświadczenie, tak. Sprawdzić się na innym polu. No okay. Słuchajcie, wracamy do NBA. Posypały się pytania. Mecz, którym Luka może zamknąć dwie gwiazdy Los Angeles Clippers. Co waszym zdaniem się wydarzy? Luka to dzisiaj zrobi w nocy? No myślę, że nagle nie wymyślą, że Luka będzie oddawał piłkę, tylko wszystko na jego barkach, natomiast kluczowe jakby to, jak zagrają ci, którzy żołnierze. pomagają, żołnierze. Czy Hardaway znowu będzie tak skuteczny jak w piątym meczu? Czy dobry defense wymusi na przykład taką grę jak w trzeciej kwarcie, właśnie w piątym meczu, że był taki tak. duży run? Także to, to mi się może klucz. No i czy się gwiazdy obudzą? No Paul Jordan nie. 35% ma w ostatnich meczach. Znaczy, no, to, ja, to, to, to poniżej oczekiwań. Dużo poniżej. W NBA na przykład tych asystentów jest to, mi się wydaje, że Clippersi mają najwięcej, albo Dallas ma chyba sześciu asystentów, z tego co naliczono siedmiu. No może Lakersi też. Te to też mają, bo to są górna półka. I wiesz co, oni na pewno to zauważyli, nie? Wiecie, że Clippersi. Y, przegrywają mecze, kiedy y, Porzingis i Hardaway zdobędą więcej niż 30 punktów? No, I i to, to będzie kluczem do zatrzymania. Do dziś się nie da zatrzymać, do się sam zatrzyma. Okay. Jak, jak się sam zatrzyma. Tak, że, że, że hu, takie ta, tacy obrońcy nie są w stanie. Ale. Ale, zatrzymać ale dlaczego? Dlatego, że masz. Za co chwalę ten tabaka, nie? Za to, że. Wiesz co, zbudować zespół za pieniądze można, ale zbudować dobrze zespół wokół jakiejś gwiazdy, która ma odpowiednich ludzi obok siebie. Dończyć ma odpowiednich ludzi do swojej gry. Ma gości, którym poda Hardawayowi. Hardaway się nie, nawet nie zastanowi. I to jest klucz w dzisiejszej koszykówce. Jakbyś ty miał dobranych, dobrze zawodników, to możesz jeszcze z 2-3 lata grać ze spokojem na swoim poziomie. Powiedz, na czym koszykówka polega. No, ja bym jeszcze dodał. To będę się tego trzymał. Size. Dącić jego size, granie na pick rolu przy takich parametrach, to jest, to jest złoto, bo to, co mówi, że obudowanie składem, czyli dobry, dobrzy szelcy, wysoki, który fajnie zroluje, czy zrobi pop, ale to wszystko jest to, że on ma obrońcę, który jest od niego niższy. Tak na dobrą sprawę. Zobaczcie, finał Euroleigi. No Micić gra pik, pików, ile zagrał? No, z 50 w jednym meczu chyba zagrał. Ale to się okazało kluczowe, bo ma size, ma prędkość, ma, ma, ma wiatr pod Nikt tak tak nie jest w stanie Dobrze, ale jeszcze jedno, bo ja jeszcze doczytałem z Clippersami z Dallas, jest coś takiego, że tam e, Dallas mocno pracuje, asystenci pracują na temat, jakie matchupy między sobą ja między sobą mają, mają po prostu grać. I co w ostatnim meczu na przykład e, zauważyłem, Batium miał na przykład w ostatnim meczu plus 18, plus minus, Jackson miał plus 4, George miał plus 17, a Leonard minus 8 i Morris minus 12. I Dallas tak wysyła zawodników, to jest oficjalna wersja, Dallas tak wy, wymusza na przeciwnikach, żeby oni grali tą piątką, którą, którą oni chcą. To jest już wyższy poziom, no, o, na pewno. Wyższy poziom wtajemniczenia. NBA w tajemniczenia I Dallas od kilku lat tak zmusza, na przykład swoją piątką, po Majoranowicz wszedł w piątym meczu, tak. żeby zmusić trenera przeciwników do innego rotowania. I ten plus minus jest, bo jest dla mnie niemożliwe, żeby, żeby George miał plus 17, wyobraź sobie, plus 17 ma George, przegrywają mecz pięcioma punktami. A Kawaj ma minus 8. i tak mówisz albo trenerów jakby nie wiem porypało, że wypuszczają tego zawodnika albo rozumiesz słuchajem w Tyrone'u teraz trochę wiesz co myślę że, że trochę musisz natomiast i słuchajcie, wiele osób mówi no, co Moundralinski uważałeś że jesteś taki dobry yy, jakby, do Caribes tak? przed tą parą nie, nie, nie powiedzieliśmy o kluczowym temacie no Karlaj trener Karlaj no od wielu wielu lat ceniony w NBA fachowiec przez duże F. I naprawdę to nie jest przypadek, że Dallas tak gra. Bo zobaczcie, bo jeszcze raz plus minus. Chciałem, dlaczego chciałem udowodnić, że to plus minus y, z, zespół Clippers troszkę tak zaniedbał. Zobacz. Doncic miał przez 43 minuty. Plus minus plus 15. Przez 43 minuty. Rozumiesz? Jak Zobacz, na przykład y, 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 w, ta, w taki sposób, jak, jak, jak patrzysz, ja się pytam, dlaczego na przykład George nie grał 43 minut? Rozumiesz? Bo wtedy sobie patrzę, że, że co, coś, coś trenerzy nie przeanalizowali. I, i były pretensje do do Riversa, że nie robi adjustment, to się nazywało na meczu. Nie, nie, bo wygrywał i nic no nie co zrobił. Nie? rozumiesz? że i, i, I powiedzieli: No, Tyron, to zmienia. Ty, ale przecież on był na ławce rezerwowej, no, wtedy się zaczęli pytać. Myślę, nie? że, myślę że niewiele tutaj zmienił. A z kolei, e, jak widzimy, Duck poszedł na wschód. Tak. I, i nagle i drużyna Philadelphia jest odmieniona. I bez ambita, nie Słuchajcie. Nie Musimy kończyć. Te, też pan Adam mówi: zapewniamy was, że w tym składzie się spotkamy. Zaczniemy w dłuższym live i będziemy odpowiadać na pytania: to co, MAFS czy Clippers? Jednak będzie, będzie decydujący mecz. Znaczy, ja jestem za Mavs, ale ja tak myślę, jestem, że, że może być też się ja, ja, ja coś Ja uważam, że Clippersi wygrają to. Ale, ale złamie mi to serce pytanie też, co w głowie Kałaja siedzi, czy on ma już dość może, czy nie, bo to też jest tak ciekawe nie? co, co tam się... A, a o mojego, mojego meczu w yy, Brukli nie będziemy omawiać co tam z wątroby, no niestety nie Radziu, i... next time no, ale dobrze, ale przygotowałem się no. <laughs> no to super. Ale, ale, ale... To może zostanie Panie Janusz, miałby Pan przeciwko coś, jakby Radek został z nami? nie, Chwilę? nie, nie będę bo jest tak, jak Pan Janusz będzie to będzie tyle pytań, no to że my pogadamy, jeżeli Panu Jaszowi nie przejdzie zostaj nie, Radek nie, nie, w żadnym wypadku, nie nie, w żadnym wypadku muszę zostawić, wiesz co, bo, bo wie, wiem, że będzie ciekawe, no kibice no dobrze. będą tam... tam to, to, to. Na pewno. No to dobra, jest pytanie, dla, znaczy pytanie, zabawa dla kibiców. Pięć osób, które dobrze wytypują wygranego tego meczu Dallas Mavericks, Losan Los Angeles Clippers Dallas Mavericks. To nie będzie tak łatwo. I kto zdobędzie pierwsze punkty w meczu otrzyma 20 zł. Bonusu od Ewinera wpisujcie tutaj na czacie albo później w komentarzu. Dobrze, a ja mecz? Ty, dzisiaj w nocy. A ty co powiedziałeś? Jaki bicuje Ja, ja kibicuję Luce. Nie, Ale kto wygra? Dallas Mavericks. A ty? Clippersi. Clippersi. No to fajnie. To o, za meczem. 30 pompek. Dobrze. Okay? Dobrze. Na raz? Tak. Na jednej ręce. Uff. Nie, nie muszę Szy go zmobilizować. Z rycerza Rycerze, rydzyna, S albo Zobaczcie kontrakt, wiesz w Zielonej Górze. Aj, moim no nie, zdaniem, nie, 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 moim klas... zdaniem po dwóch zasłonach, dobra od tyłu, ja ci Ale teren... koszara już nie ma, wiesz co chodzi? Już tak nikt nie poda. Kto na jeden, a to będę pytał. Kto a, to na jeden? Tak. No, no, ale został, 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 został coś. Ej, Jedna legenda odeszła, przyjdzie druga. No. Tutaj jeszcze ej. radził, żebyś był zadowolony. Chyży to mój ulubiony, rudy człowiek na świecie. Pozdro panowie! O, jakby, I je, ty jakby, bym jakby skończył? Nie, jakby żona się zgadzała, to było dobrze, a jest groselno, patafian. Niech spiernicza nie z polnili. Ale, ale, ale zastanów się, bo chłopaki chcą, żebyś został, nie. Może usiądziesz sobie i zdecydujecie, e, tutaj. Zostańcie e, z nami i będziemy sobie ten. Pani damie, co mu ciach, ciach muzyczka. A my widzimy się za niedługo. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, dziękujemy. Still, I was not into claiming things, had no possessive mind, I live the subject of love, so now, still can't believe in your mind I am, can't believe it, cause I can't believe it, that you're mine, I am Cause I can't believe it That you're my I Blushing, I am the evidence. I need some legal advice. My love has no right. The case that I've built has spread shade apart. The judgment has come. My insides are all. A moim gościem jest właściciel klubu Enea Zastal NBC Zielona Góra, Janusz Jasiński. Dobrze przeczytałem, panie Januszu, czy na obrót? Bardzo dobrze. Witam. Enea Zastal. Enea Zastal. Tak Witam jest. serdecznie. Witam. Yy, no, mnóstwo pytań jest do pana yy, i będziemy sobie tutaj yy, rozmawiać. Też będą pytania z czata i będziemy sobie tutaj, yy, będę tam selekcjonował pytanka, które padną. Będą też te pewnie trudne. Spodziewa się pan, że sporo. Jest pan przygotowany na, na, na wszystko. Jak zawsze. Yy, Panie Januszu, zastanawiałem się od czego zacząć i chyba no taka sprawa najbardziej świeża to jest jednak Łukasz Koszarek, trzeba o tym wspomnieć, no legenda klubu z Zielonej Góry odeszła i tak trochę jakby zamyka się pewien etap, jak to w życiu w ogóle, w, ale w tym koszykarskim Zielonej Góry, czy moglibyśmy poznać kulisy odejścia Łukasza? Wydaje się, że tutaj głównego zainteresowanego i, i autora tych zmian trzeba zapytać. Zapraszałem Łukasza. Łukasza, on powiedział, że przyjedzie, co prawda teraz jest na kadrze, ale myślę, że, że przyjdzie i coś, coś nam powie. Czy na pewno mogę powiedzieć z naszej strony, no, bardziej... jak zawsze to po pierwsze to jest subiektywne, a po drugie to jednak oczami y, zielonogórzenina, tak, bardziej. No myślę, że Łukasz podjął decyzję przede wszystkim życiową, tak, bo myślę, że sport jest jednym z elementów tego, tego tej decyzji, ale... Mając te lata, które on ma, na pewno myśli trochę szerzej niż tylko i wyłącznie, gdzie będzie grał w przyszłym roku, tak? Bo wiadomo, że to jest taka decyzja, która będzie miała konsekwencje za 2, 3, 5 lat, tak? Mhm. No wiadomo, że jeżeli poszedł do Warszawy, to znaczy, że nie dość, że miał dobrą jakby propozycję finansową, chociaż, wie pan... Y to muszę powiedzieć, no. Jestem szczery jak zawsze, poza tym znamy się tyle. No I y cały czas mi na pan, No bo to już się zestarzałeś niestety. Niech będzie, no dobra. Byłeś młody i piękny, teraz <laughs> zostałeś tylko piękny. Y no powiem tak, brutalnie y nie dał nam nawet szansy Łukasz, żeby przedstawić propozycję finansową, więc wie pan, jak ktoś nie chce słyszeć ile klub może dać, to znaczy, że nie chce grać. Nie? A, czyli jednak tak. Nie, czyli tu to, to nie było w ogóle dyskusji na temat sportu i, i tego wszystkiego, co jest w życiu zawodnika ważne. Myślę, że on po prostu nie wytrzymał uciśnienia i, 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 i z tego naszego zielonogórskiego wariatkowa po prostu ucieknie. Ale poinformował jakby pana o tym, pan tak. Januszu? Znaczy, no on nie. generalnie do ostatniej chwili, moim zdaniem, się łamał. E, mi się wydaje, że e, 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 że tak. Tak to go mocno y, rzucało przez ostatnie kilka miesięcy, bo to nie jest decyzja. Mówimy z o sytuacji między klubem a miastem. Znaczy, o będziemy... Sytuacje będą między Klubem i miastem. No, między miastem i klubem, a tak naprawdę między prezydentem. prezydentem a panem, tak? To mi się wydaje, że Zielona Góra jest cała, a pan prezydent jest niestety sam. I teraz dlaczego? Co nim, co nim, e, co nim kieruje? Myślę, że ma jakieś powody swoje, uh -huh. ale, ale może to jest polityka, której my nie rozumiemy. Może w życiu tak naprawdę bo to, jest wiele rzeczy, które są dla nas. No, bo bo nie to do jest bardzo ciekawe. Właściwie no, tutaj możecie sobie y, zadawać pytania panu Januszowi. Pan Janusz jest do dyspozycji. Tutaj Wiktor Reichard pisze wina kubickiego za 3, 2, 1. Nie wiem o co chodzi, ale może rozwinie. Bo pamiętam jeszcze, jak ja grałem w Zielonej Górze, prezydent, wszyscy byli. Było tak po prostu, taka rodzina się stworzyła i nagle pszt, coś, coś się stało. I, I ja chciałbym się dowiedzieć, na czym, dlaczego tak, tak, tak to się przeniosło aż do internetu? Bo patrząc z boku, no to tak aż nieładnie wyglądało nie? Tak z perspektywy, jak obserwowałem z boku, że wy się tam tłuczecie na internecie publicznie. Czy wie pan co, no, sama sytuacja dla mnie jest o tyle dziwna, że koniec sezonu zeszłego yy, bodajże 16, może 18 i lipiec, zakończenie gala w Warszawie, pan prezydent z Konradem Witrelakiem, z Łukaszem Koszarkiem w trójkę, odbierają w imieniu nas wszystkich, klubu, drużyny yy, yy, ten złoty medal, oczywiście ktoś powie, że nie, nieuczciwie, no i tak dalej, nie będę tego wracał, ale jednak złoty medal. Yy, pojechali tam, odebrali, odebrali puchar, zakomunikowali podpisanie Koszarka na następny rok. Mhm. Yy, jest 18 lipiec, tak, nie 2001 roku, tylko 2020 roku. Tak. W sierpniu e, razem pracujemy z Żużlem, z, z, z Falubazem nad nową umową, e, bo wiadomo z pieniędzmi krucho, wszędzie, w miastach też, z kranówką, podobnie jak we Wrocławiu czy, czy w Lublinie. Przygotowane są dwa konkursy dla Falubazu i dla, dla Zastalu. Kasia Marciniak jeździ, ustalamy pewne warunki. Konkurs ma się odbyć we wrześniu. Ale czujemy, że coś się dzieje nie tak. Znaczy, nie ma konkursu dla nas, dostajemy informację, słuchą, że nie zostaliśmy uwzględnieni w tym konkursie. Następuje rozpoczęcie sezonu. Na żadnym meczu nie pokazuje się od początku, a uwaga, graliśmy z kibicami, nikt z miasta. Nie pokazuje się prezydent, nie pokazuje się wiceprezydent, nie pokazuje się nikt. Radni z tak zwanego klubu prezydenckiego jeden raz się pomylił, wszedł, zobaczył, że nikogo od niego nie ma i na następny już nie przyszedł. Więc jest jakaś obstrukcja, tak? Znaczy widzimy, że coś się dzieje. No ale jest wrzesień, my siedzimy cicho, elegancko, bo, bo, bo wiemy, że w polityce czasami tak jest, coś się, coś się gdzieś popsuło, próbujemy to gdzieś naprawić, dostajemy informacje z wodociągów, że dla nas konkursu nie będzie, czyli jest jasny strzał, że jest, że jest coś nie tak, czekamy grzecznie, bo... No bo nie jesteśmy też od tego, żeby komuś mówić, co ma robić. Tak? Mhm. Czekamy do grudnia, w grudniu 16 pojawia się informacja, że jesteśmy bankrutem i mamy 10 milionów długu. E, oczywiście ten komunikat się pojawia o godzinie 10. O godzinie 20, jakby ktoś sprawdził na Facebooku, jest zmieniony, e, e, jest zmieniony wpis, pan prezydent poprawia go i pisze już nie o 10 milionach długu, tylko o 10 milionach potrzebach na, na, na sezon. No, jak ktoś pomylił dług z budżetem klubu, no to jesteśmy y, chyba trochę y, coś nie tak, manipulacja, cała Polska to kupiła. My jesteśmy w trakcie zakończenia negocjacji z Eneą. Mamy y, 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 zgodę, że tak powiem, wszystkich świętych w Enei i idziemy do podpisania umowy. W tym momencie się, się pojawia komunikat. Wie pan, no ja bym ja tylko tak z naszej z mojej strony, tak? i do tego momentu nie ma ani żadnej rozmowy, ani żadnej krytyki. Znaczy w sensie tak, że ktoś mnie zawołał do, do miasta i powiedział, słuchaj, to nam się nie podoba, to nam się nie podoba, to nam się nie podoba. Tym bardziej że jesteśmy w połowie bardzo dobrego okresu strony tabakiem. Wygrywamy polską ligę, tak jak potrafiliśmy wygrywać, byliśmy na szóstym miejscu na zakończenie w Lidze VTB. Mamy bardzo dobry sezon, jeżeli chodzi o finanse, kończymy go z milionowym zyskiem, spłacamy zadłużenie, wie pan no. Coś, coś zrobiliśmy nie tak? Czyli ten naprawczy Program się... bardzo działa. Nie czy on działa bardzo dobrze, wie pan. No i wszyscy ci, których pozdrawiam, których zalegamy jakieś pieniądze, im spłacamy, wiedzą, że płacimy. Nie? No będę, będę, będę też o to pytał, bo taka jest gdzieś tam wola, wola, wola kibiców, ale zatrzymałem się a propos jeszcze tego, tego właśnie nie wiem, jak zwał, tak zwał konfliktu z miastem gdzieś tam waszego. Zatrzymałem się na tym, bo lu, lu, lubię wysłuchać Radio Zielona Góra, pana Jacka Białogłowego, pozdrawiam tutaj. I zatrzymałem się na tym, i może pan niech mnie poprawi, że miasto chciało zrobić audyt, ale jakby pan na to nie pozwolił. Tak było, czy nie? I pan co yy, yy, tak. I dlatego oni się powiedzieli, że nie będą dawać pieniędzy, tak po chłopsku, pieniędzy na klub. A no to po chłopsku, wróćmy do kalendarza, yy, organizacja we wrześniu yy, konkursu dla Falu bazu, pół miliona złotych, idzie na kranówkę, do nas nie idzie, nikt nie mówi wtedy o audycie. Mija pół roku, robi się koniec roku, my kończymy bilans, jako że mamy rok rozliczeniowy do czerwca, czyli mamy le ledwo co zbadane dokumenty, wszystkie księgowe, przez biegłego, z listy i tak dalej, tak zwany audyt jakkolwiek by to zwał, mm -hmm. to każdy rozumiem został zrobiony i my powiedzmy, że go przedstawimy. Natomiast pan prezydent powiedział, że nie, że on chce robić swój własny audyt. Natomiast problem polega na tym, i to powiem brutalnie, i, i, i gdyby on to powiedział nam w sierpniu, nie miałbym żadnych obaw. Natomiast kiedy on to zaczął robić w styczniu, no to ja wiedziałem, że tu nie chodzi już o to, żeby zrobić audyt, tylko żeby szukać na nas tak zwane haki, tak, no i żeby wtedy powiedzieć, wiecie, no bo teraz uwaga, co to jest audyt? Audyt tak naprawdę według prawa to jest porównanie zapisów w księgach z, z, z raportem biegłego, czy z raportem e, 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 spółki, tak? Mhm. Tak naprawdę porównuje Pan dokumenty z zapisami. Czyli dokumenty z dokumentami. Nie, nie znajdzie Pan w audycie tego, czego wszyscy mówią, czyli czegoś, yes. czego nie ma. Okay. Wie pan. To jest tak, jak czegoś nie ma, to pan tego przez audyt nie znajdzie. To jest śledztwo prokuratorskie albo coś innego, tak? I wie pan, i to jest, jest dla mnie najgorsze, tak, że Jesteśmy spółką akcyjną, jesteśmy spółką działającą według prawa handlowego, robimy badania bilansu od zawsze, yy, yy, jesteśmy weryfikowani, jesteśmy robieni na wszystkich poziomach i teraz pytanie jest, na jakiej podstawie miasto żąda czegoś, co jest kompletnie w prawie nie, yy, nieokreślone. Zgłosiłem się do Ernst Young, mówię tak, słuchajcie, no bo akurat po, po, po sprawach zawodowych mamy z nimi kontakt, mówię, słuchajcie, jesteście z wielkiej czwórki. Wytłumaczcie panu prezydentowi, na czym audyt wygląda i niech zrobi wam chociażby specyfikację, czego, czego będzie wymagał, tak? I zróbcie mu taką ofertę. Okay. No to do dzisiaj nie mamy nic sprecyzowanego. Napisaliśmy 24 punkty, że pan prezydent nam się wypowiedział, co on chce kontrolować. Wie pan, napisali pismo, z którego wynikało, że mogą sp sprawdzić wszystko, tak? Czyli pan prezydent chce sprawdzać prywatną spółkę, no bo to jest jednak prywatna spółka, nie podając ani Podstawy prawnej ani zakresu tej kontroli. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, bym powiedział ważniejsza. W tym konkursie, który on ogłosił, złamał prawo, co wojewoda mu wytknął i unieważnił mu te, ten konkurs, który właśnie miał być tak sprecyzowany, że warunkiem przystąpienia do konkursu jest audyt. Dlatego, że ten audyt jest niedoprecyzowaniem nie ani, ani, ani jakby warunków, ani daty konkursu. Z różnych powodów, bo to jest krótki program, nie wszystkiego nie wytłumaczymy. No tak. Jeżeli jesteśmy w państwie prawa, jeżeli my działamy zgodnie z prawem, jeżeli prezydent działa zgodnie z prawem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przydzielił nam pieniądze, które radni zapisali. Jeżeli ich nie chce przydzielić... To niech powie po prostu, że nie chce, z różnego powodu nie ma tych pieniędzy, I chce koniec. je przeznaczyć na falubaz, i tak dalej. My to zrozumiemy i my to zaakceptujemy. No bo chyba to w tym kierunku będzie szło, że pan musi sobie teraz radzić bez, bez no. pieniędzy miejskich. I tutaj no. Rafał P. pyta, skąd pomysł, że zawodowy sport robimy za miejskie pieniądze? Ale to my nie robimy za miejskie pieniądze. co, To jest tak, jakby e, my robimy promocję miastu. Miasto od 10 lat, ja tego nie wymyśliłem wczoraj, od 10 lat zleca nam promocję przez sport. Tak samo zleca, wydaje mi się, w większości miast w Polsce. Tak? To jest różny zakres tej, tej pomocy. Jedni pomagają więcej, drudzy mniej. Jeżeli pomaga Folubazowi na półtora miliona, to jest taki sam klub jak nasz, to dlaczego nie pomaga nam? I to, I to jest tak naprawdę pomoc, ale z drugiej strony my dajemy ekwiwalent. Ostatnio na zakończeniu ligi zostało, z, z, zostaliśmy nagrodzeni jako naj, naj, najbardziej medialna druż, drużyna w, w koszykówce męskiej. Ekwiwalent reklamowy, który do, do oddaliśmy, to było 57 milionów. Wie pan, jeździmy po świecie, e, e, reklamujemy Zieloną Górę. Wie pan, wie pan, co było dla mnie naj, najcięższym doświadczeniem, jakie spotkałem jeżdżąc po Europie? Mm -hmm. Że wielu myśli, że Zielona Góra to nazwa klubu, a Góra to nazwa miasta. <noise> tak. tak, a, tak. Kiedy, a kiedy tak się. I, I wie pan co, i to, i to było we Włoszech, tak? To ja pamiętam wielki tytuł w, w jednej z włoskich gazet, jak graliśmy po jakimś tam meczu. Mówi, że e, 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 z, e, e, klub polski z miejscowości Góra. Tak? Jak graliśmy w, w Bayernie, Monachium i wygraliśmy w tym Monachium, to, to najważniejsze pytanie było, gdzie jest ta Zielona Góra? Dopad jak powiedzieliśmy, że to jest Greenberg, to zaczynali rozumieć o co mniej więcej chodzi. Generalnie powiem tak. Naprawdę robimy super roboty. Teraz... Jeżeli tak mówimy, to, to w ogóle nie finansujmy polskiego sportu. Nie finansujmy, a potem oczekujmy, że polscy, polscy sportowcy będą osiągać jakiekolwiek efekty. To kto ma finansować kluby sportowe? Ja mam finansować jako prywatny przedsiębiorca? Moi koledzy mamy finansować? Kto ma? Mają zawodnicy grać za darmo? Ktoś to musi finansować. No tak, tak, no, ja, ja, pan, ja... I to jest w ogóle gadanie o tym prywatny, państwowy. Co, co, co? Anwil Włocławek jest prywatny czy państwowy? Tam mogą w, iść pieniądze y, czy z miasta Włocławek, a idą. W każdym innym w Ostrowie, nie wiem, y, w Toruniu, y, w Gdyni, w każdym innym idą. A w Lublinie. Im, Im jestem starszy, to coraz więcej właśnie ludzi po, poznałem, którzy z no, własne pieniądze dają na... Oczywiście. I trzeba, trzeba, trzeba ich szanować, bo mam takie pytanie. Nie wiem, czy mi pan odpowie, ale. Ile pan swoich pieniędzy władował w klub, bo to na pewno, dlatego też pan tak tym żyje i to przeżywa, no bo to jest kawał też i, i emocji, serca i też na pewno pieniędzy. Czyli pan co, no to jest tak. Jestem 20 lat w koszykówce. To był 2000 rok, kiedy Zastal był na dnie. Tak? Znaczy, to była druga liga wtedy? Z, zrobiliśmy rekord świata, bo z, z Ekstraligi spadliśmy do pierwszej i w następnym do drugiej. Tak? Koniec drużyny. Pamiętam, jak Zastal wagony firma, która dzisiaj nie istnieje, budowała, że tak powiem, próbowała odbudować, założyliśmy pierwszą w Polsce spółkę akcyjną. Pierwszą w Polsce. Pamiętam wtedy jeszcze nie wiadomo w ogóle było, jak budować spółki akcyjne, sportowe, my ją zbudowaliśmy. Włożyliśmy tam własne pieniądze, było nas chyba siedmiu, do dzisiaj przeżył, nie przeżył nikt, tak. Wszystkie firmy oprócz mojej zbankrutowały w międzyczasie i zostałem sam, tak. Zaczynaliśmy od małego kapitału, dzisiaj mamy kapitału półtora miliona złotych. Ale kapitał to jest, to jest tylko to, co jest w kapitale. Dzisiaj, dzisiaj klub, w klub w ciągu ostatnich 10, 20 lat, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się jak zaawansowaliśmy do Ekstraligi, czyli gdzieś w 2011 roku. Od tego roku przez 10 lat klub mniej więcej miał budżet około sumaryczny 100 milionów złotych. Z tego około 15 milionów pochodziło z miasta, czyli 15%. I reszta, no teraz można sobie dopowiadać skąd. To z to, różnych. To trochę tych pieniędzy jest. jest. Brakuje i, i 80 milionów. I teraz, oczywiście. <grym> I na pewno też kibice to są. To licząc milion rocznie na okrągło, nie zawsze było milion, to mamy 10 milionów, tak? Czyli dalej nam brakuje i mamy 75 ja, kup, milionów. Wie pan co? I to jest zielona góra. Tak, tu nie mamy wielkich y, przemysłów, tu nie mamy y, 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 dużych kopalni, nie mamy hut. To jest wszystko pieniądze, które wyszarpaliśmy skąd? Wyszarpaliśmy y, z pieniędzy przede wszystkim prywatnych y, inwestorów plus, uwaga, plus y, y, ludzi, którzy po prostu z jakiegoś powodu chcieli nam pomóc. Panie Ruszu, tutaj małe prezenty od naszych partnerów. Płyta The Bullseye, spuści pan sobie w autku Rokowe klimaty. Może pan lubi koszulka Ja Jordan Ty pizda. Nie wiem, czy pan słyszał genezę tej koszulki. Nie. Igor Griszczuk, jak byłem w Anwilu, Wocławek w przerwie w meczu wszedł, wszedł do szatni, chciał zryp, zrypać Amerykanów, ale po angielsku nie za bardzo. Te. Ja Jordan Ty bled, <laughs> mówił. No i to się przyjęło, zwłaszcza kibice we Włocławku i to, to, to kupili. No i serniczek fix Szarlotka. Zdrowa, to się przyda. Tutaj jest właśnie też taka, taka jak to dobrze powiedzieć, taki dodatek od Woj, Wojciecha Kurdubskiego. Pieniądze we Włocławku idą też z miasta, ale problemem jest wejście w, klubu, w klub polityki. Znaczy, wie pan co, no, w tym całym walcem naszej, bo można powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy ją wygrywać. Tak? Mi się wydaje, że w grudniu było przesilenie, był najgorszy moment, kiedy mieliśmy duże rozterki, co, co dalej zrobić. Tak jest. Natomiast pomógł nam y, trener Tabak bardzo mocno, dlatego, że to jest, poza tym, że jest super trenerem, to jeszcze jest bardzo mądrym człowiekiem i, i przede wszystkim twardzielem. Tak? I myśmy sobie wtedy powiedzieli. Ja powiedziałem, dałem mu słowo, że dogramy do końca sezonu. Że pieniędzy nam wystarczy, mówię, nie wiem skąd, może gdzieś pożyczę, może coś, nieważne. Dogramy do końca, wszyscy będziecie zapłaceni, ale nie zostawcie mnie teraz z tym prezydentem sami. Nie? No i oni to zrobili i, i zrobili to przepięknie. Po drodze musieliśmy sprzedać IFE. No tak w życiu niestety była. A czy to No i sprzedać medal w związku z tym złoty, bo de facto można powiedzieć, myśmy w tej walce z prezydentem sprzedali medal. No tutaj. Pięknie się słuchało wcześniej. Bez Ifelundberga Lundberga no, Zastal to nie był Zastalem i już nigdy nie miał prawa być. I Jakbyśmy słuchali Tabaka, to byśmy wiedzieli, że on się pożegnał z tą drużyną Jak... na Pucharze Polski. On, no. czyli Tabak. Aż tak. Tabak. No ale to... No to tak trochę też że zwątpił wreszcie ze nie nie, nie, ale nie tak nie, przykro nie, mu było, że nie. Nie, nie, tak nie zwątpił. Wie pan co, to jest tak, jak mówiliśmy w grudniu, to po wygranych chyba czterech meczach z rzędu w, w VTB i na wyjeździe, pamiętam, jak po wygranym meczu przechodzili na piechotę przez te grzechotki w Wigilię. E, i, i, I on do mnie zadzwonił i powiedział, że jak mi jeszcze jednego zawodnika dodasz, to jestem w stanie grać w finale VTB. I to mi powiedział, bo ta drużyna może zrobić wszystko. I dał mu pan Papasa? Nie, to, to było w grudniu. A w grudniu, okay. To było w grudniu Dobra. i potem sprzedaliśmy IFA, tak? Znaczy, y, najpierw odszedł y, y, Marcel Ponitka, potem, potem Ifę y, Lundberg. I to tak naprawdę zachwiało tą drużynę. Oczywiście my próbowaliśmy, tak jak potrafimy, najlepiej y, Papas y, 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 dojście y, bowlinga, który był takim, nazwijmy to... Trochę na miastku Marcela, jeżeli chodzi o pozycję, dojście, dojście Krzyśka Sulimy i, i, i Davida Bremblego, który rozszerzył na polską rotację, ale, ale myśmy wiedzieli, że no była dziura, po, po papasie, po, po tym jego, panie, jego kontuzji, to, to było tylko i wyłącznie panie, panie, marzenie o tym, żeby, panie Januszu, żeby dojechać do końca. A no jak to jest? dzwoni CSK Moskwa i mówi, no, panie minister, Januszu, chcielibyśmy kupić IFE. Ile, ile oni tam położyli? To jest kwota, którą można gdzieś tam przybliżyć? Czy to jest jakiś rekord na pewno chyba w historii Zielonej Góry? No to... Zielonej Góry na pewno, Czyli, żeby dobrze wiedzieć. Tak? I teraz to jest to, co może jest najważniejsze, czego ludzie kompletnie nie dostrzegają. My przez 10 ostatnich lat graliśmy dwa razy w Eurolize, dwa razy w EuroCupie, y, dwa razy w BCL, -u. i teraz będziemy grali czwarty sezon w VTB. Wie pan, co to daje? To nie jest tak, mister Jasiński. Tylko zadzwoniła Natalia Furajewa, moja przyjaciółka z, 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 z Moskwy, i powiedziała: Janusz, Janusz, jak możesz mi pomóc, to mi pomóż. Potrzebujemy Ify Lundberga. Ja wiem, że to dla ciebie jest podstawowy zawodnik. Prześpi się ze Stanów i jeżeli możesz, to mi pomóc, a ja też pomogę tobie. Czyli zmierza się, pan do tego, że relacje zostały tak są, zbudowane to przez tyle relacje, Ludzie kompletnie nie rozumieją tego. To, okay. jest, to jest niestety tak, że żeby znaleźć się w CSK Moskwa, to można mieć... Wie pan, wie pan ilu zawodników lepszych od Ife Lundberga? Na pewno mnóstwo, ale kto o tym wie? Wie pan, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest jednak na koniec dnia, to jest to, żeby potrafić się w tym świecie poruszać. I my się potrafimy i w Genewie poruszać, i w, i w Barcelonie, i w, w Moskwie dzisiaj, tak? Więc... To jest najważniejsze tak? I, i to, że my dzisiaj potrafiliśmy to zbudować, to jest wartość, która mówi. O wartości klubu, bo klub to nie piłki, to nie y, nieruchomości mieszkania, nie wiem, y, samochody. Tak? Kluby to, klub to jest to. Nasz klub jest wyceniony dzisiaj na około 50 milionów złotych, dlatego, że ma taką wartość rynkową, jeżeli chodzi o rynek koszykówki międzynarodowej. Tak? My jesteśmy w stanie grać tam, gdzie żadna polska drużyna dzisiaj nie jest zaproszona, bo, bo na to sobie zapracowaliśmy tym, że przez ostatnie 10 lat wydaliśmy te 100 milionów złotych. I, I wie pan, okay. i, to, i tego się nie da. O tak załatwić. No to, Więc... no to ile? Ile, ile? Ile zapłacili za, za IFE? No 250 tysięcy euro. Hmm, to do, porządny zaszczyt, kurczę. Znaczy, generalnie to, są, to były pieniądze, które były y, dla nas bardzo duże, ale nawet dla nich były duż, duże. No, duże, tak, tak. Pamiętajmy, że oni w tym momencie kupowali zawodnika y, na trzy miesiące grania, tak? Bo my nie mieliśmy kontraktu na następny rok, to nie było przejęcie kontraktu, jemu też musieli zapłacić dużo, dużo większe pieniądze mm -hmm. niż miał u nas. No wiadomo, że to jest operacja, która, no zobaczymy, dzisiaj jest, dzisiaj w sobotę, jutro zaczynają się finały Ligi VTB, będzie można i Ifero zobaczyć, bo, bo już Final Four zaczął wracać, Natomiast wydaje mi się, że do finału wróci już jako Panie gaz. Januszu, tu wcześniej było takie pytanie, czy Filip Kulon pyta, czy koszulka Kosz jego zawiśnie w CRS-ie? Znaczy, wie pan, co rozmawialiśmy na ten temat? Tak, zawiśnie, za, za, za ale liczymy na to, że Kosię też do nas wróci, bo mm, myślę tak, że on nie tyle popełnił błąd, bo on żadnego błędu nie, po, nie popełnił. On po prostu uciekł. Uciekł, dlatego że kto wie, jak wygląda jego sytuacja wewnętrzna. Yy, on był, wie pan, zresztą zna pan. Czy znasz Kamil, te nasze zielogórskie układy i wiesz dobrze, że to jest mała dziura, gdzie się wszyscy znają, gdzie ciężko przejść przez centrum i, i nie spotkać dziesięciu znajomych. Więc, w demonie zwłaszcza. W, w demonie to tam, to, 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 to też. Ale generalnie jest tak, że pan prezydent, e, Łukasz Koszarek. E, 11 lat był w Radzie Nadzorczej u mnie w naszej spółce Konrad Witryla, Konrad Witrylach był na weselu mojej córki. Wiesz, to są relacje, których się nie da y, y, opisać i jak to nas boli. To znaczy inaczej. Ja to mogę porównać chyba do wojny w Serbii y, 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 i, 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 i tak, że tam brat z bratem i dzisiaj my, my się według czegoś mamy dzielić i kosi nie chciał być po prostu no, no częścią tego podziału. Nie? Ja się myślę, nasieli że prostu... przy grillu, jakąś flaszkę zrobili, to może znaczy, by zakopali problem, to problem, Problem z mojego punktu widzenia wygląda taki, że ja jutro mogę tą flaszkę zrobić. <śmiech> <śmiech> Tylko, że do, tan do tanga trzeba dwojga. Y no i, i to jest problem, nie? I to jest problem, że wszyscy panu prezentowi tłumaczą, że to jest coś, co będzie go kosztowało bardzo dużo, bo nawet y my damy sobie radę jako klub. Znaczy problem polega na tym, że y jak to w życiu? Mamy mecz, y win or die, tak? Musimy, musimy wygrać ten mecz. To jest nasz mecz o klub, o wszystko. Pomagają nam wszyscy w Zielonej Górze, oprócz miasta. I wie pan, co się dzieje? Ja powiem panu tak, że to jest bardzo dobre dla klubu. Okay, tak. Uwaga. To jest tak, jak w, tej jak w tym powiedzeniu. Jeżeli cię choroba nie, nie zabije, to cię wzmocni. Myśmy wyszli z pewnego układu, który był dla nas bardzo niekorzystny. Układ, który zamykał nam możliwość finansowania klubu ze środków y, poza zielonogórskich. I dzisiaj, tak naprawdę, to jest dzisiaj olbrzymia szansa, że myśmy zerwali z tym układem. Niektórzy, którzy mnie słuchają, wiedzą, o jaki układ chodzi. Już nie jest, nikomu nic nie jesteśmy winni. Nie, przed nikim się nie musimy spowiadać. Możemy podejmować jasne decyzje, które są najlepsze dla klubu. I przede wszystkim... Y, Walczyć o pieniądze, które są adekwatne do miejsca, w którym jesteśmy. My zawsze mieliśmy jeden najważniejszy problem: że mieliśmy za mało pieniędzy i za dużo ambicji. Mm -hmm. Teraz mam nadzieję, że ograniczyliśmy trochę ambicje i mam nadzieję, że pozyskamy więcej pieniędzy. I jeżeli to zrównoważymy. Ktoś kiedyś powiedział, wie pan, kiedy się skończył kryzys na świecie. Kiedy Amerykanie nauczyli się oszczędzać, a Chińczycy nauczyli się wydawać. I to się zrównoważyło. Tak? I tu jest właśnie ten sam element. Panie Januszu, jest pytanie z Facebooka. Czy to pewnie pan te pytania, były różne. Wszystkich nie będę w stanie przeczytać, bo nie, nie będzie na to czasu. Ale Rafał Dobrucki pyta szczerze i bez żadnych złośliwości, jako wieloletni kibic za stalu, w ilu procentach. Kwoty pewnie objęte są tajemnicą, spłacone są zobowiązania wobec zawodników i trenerów z ostatnich lat. Weżę przed tabakiem i z tabakiem serdecznie pozdrawiam. Czy bardzo można, zachęcam do, naszego, do naszej emisji akcji, no bo Be też jesteśmy prokursorem. Ale zostawmy to jeszcze. Ale nie, zachęcam no. dlatego, że już pomijając elementy akcji, tam jest 5 lat y, wszystkich informacji finansowych, więc ktoś, kto zna się na bilansach, zna się na różnych rzeczach, to sobie przeczyta. Więc jeżeli chodzi o konkretną odpowiedź, to odsyłał naszą stronę emisyjną, gdzie można nie tylko takie duże cyfry, które są wyrzucone, ale tam są załączniki, tam są bilanse, tam są y, rachunki y, 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 wyników, więc w związku z tym można to sobie zobaczyć. Natomiast ja powiem Panu tak, nasz plan naprawczy, który zaczęliśmy po odejściu. Y, po, Praktycznie po przyjściu trenera y, tabaka. Tak? Określiliśmy sobie, że co roku musimy więcej zarabiać niż wydawać. Tak? I to jest, to jest paradoksalne, że my te dobre dwa lata mamy, y, wydając mniej y, niż mamy wpływów mimo tego, że miasto nam ograniczyło też dochody, tak? Znaczy swoje wpływy. Więc w związku z tym, my cały czas spłacamy. Jeżeli miałbym tak powiedzieć dzisiaj, ile, ile nam zostało, no zostało pan nam... I tak, żeby panu już nikt takiego pytania nie myślę zadał. Myślę, że ze, ze 30% tego, co, co było dwa lata temu, tak? Okay. No i Czyli się... myślę, myślę, że to jest około Roku ciężkiej pracy jeszcze O, To, to, jest, to jest akurat ciekawa tak. informacja Dla kibiców tak. Myślę, tam usp... że ten rok, y, który jest przed nami no bo... Może być ostatnim rokiem Mocnego oszczędzania bo, bo gdzieś tam pytałem się chłopaków, którzy grali no, Przemek Zamojski pozwolił mi powiedzieć Powiedział, no. że jeszcze jest są zaległości jest. Przemek jest chyba jednym z naszych I, Największych i, dzisiaj I, i, i Zyzio mi to. też napisał, że są dwie, dwie, dwie Premie znaczy, czy znaczy my, my generalnie napisaliśmy no, bo... premie, pensje, dlatego że u nas to było tak, że jak kończyliśmy tak, i to jest a, a propos też tego sławnego 15 marca i tej, tego Łoiku i tych wszystkich innych rzeczy. My jako klub wyszliśmy z takiego założenia, że gramy jeszcze drugi lidze VTB. Liga VTB kończyła się na początku kwietnia. Wiem, że był ogólny komunikat klubów. I jakaś tam data 15, bo wtedy było zakończenie ligi. My, nie, nie, my, my się, tak powiem, kierowaliśmy trochę własnym y, kalendarzem. W związku z tym zrobiliśmy taki, to wiadomo, 10 miesięcy to jest mniej więcej płatność, tak? Y, y, ten marzec to było 7 miesięcy. Czyli teoretycznie do końca y, sezonu mieliśmy 3 miesiące i zarazem mieliśmy premie. Te premie tak naprawdę się nie należały, bo, bo, bo nie byliśmy w, w playoffach, tak wie pan, bo płaci się, bo to tak, żeby dobrze zrozumieć, po co się płaci premię za udział w playoffach, Żeby w tych playoffach zagrać. Tak? No bo z czym to się wiąże? Jak grasz w Flujófach VTB, to znaczy, się, że będziesz grał z, nie wiem, z CSK, Moskwa albo z kimś u siebie. Yy, będziesz miał mecze, co najmniej jeden, dwa, trzy, nie wiadomo ile. To da ci znowu bardzo duży przychód, bo taki mecz z CSK to jest 200 tysięcy złotych yy, bez covid to, to, to oczywiście. To przez ten ostatni sezon dużo pieniędzy. No myśmy w tym roku Myślę, ile? że w tym roku straciliśmy na samych biletach z półtora miliona złotych. Także wie pan, to są wszystko straty. I mimo tego, My jeszcze jesteśmy na plusie, więc ja powiem tak, naprawdę... A co to znaczy na plusie, że... No, że stworzyliśmy potwora, tak? To znaczy, grając w VTB i grając w polskiej lidze, e, e, podpisując bardzo dobrych zawodników za bardzo ograniczone pieniądze, jesteśmy w stanie po prostu... Chyba jako jedyny klub w Polsce dzisiaj przynosi dochód, tak? Znaczy, wiadomo, my go przeznaczamy na, na, na spłatę zadłużeń, no bo z czego się spłaca zadłużenia? No, z tego, coś, 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 coś zostanie, nie? no bo wie pan, to nie jest czarodziejstwo, my tam nie mamy bo, królika. No bo ja, ja, ja tak sobie tą, pamiętam tą sytuację, no. kiedy to tak się wszystko zaczęło? się zaczęło, jak ja tam byłem, ja tylko mogę tak sobie popatrzeć też na, na, z perspektywy Zawodnika, że zrobiliśmy sukces, zrobiliśmy brązowy medal, zrobiliśmy mhm. Mistrzostwo Polski i tak wiele sępów się pojawiło nad Zieloną Górą. Czy nie czuł się pan też trochę tak z perspektywy czasu, troszeczkę tak, że, że pan Janusz Jasiński został wydojony trochę? Znaczy, ja myślę tak. Dzisiaj je ja mogę wykładać na uniwersytecie, tak? no, no, Jakby no, dzisiaj no, był uniwersytet. Złapali by... Janusza i będą dusić. Kurde. To nie Janusza zapali. Bo jakby pan zobaczył, to i Krauzego złapali, tak? I Turów z Gorzelec się przejechał, i Czarni Słupsk. Ja myślę, że problem nasz Polski jest niestety taki, że my mamy duże ambicje, czasami łańskie, chcemy grać to co, to, co mówił Radek przed chwileczką, w Pucharach i musimy grać w Pucharach. Ale to jest jak taki doty dotyk śmierci, tak? Znaczy. Euroliga wszystkie drużyny, które dotknęła, wcześniej czy później zabiła. Bo tak było z, z ASEKO. Oczywiście. ASEKO miał inny sposób rozwiązania swojego problemu, ale też miał olbrzymi problem. I to o tym wszyscy, o, o tym wszyscy wiedzą. Zrobił to w sposób chyba najmądrzejszy, ale dlatego, że miał e, odpowiednich ludzi wokół, którzy byli w stanie ten, ten proces mhm. tak przeprowadzić. E, turowa dzisiaj nie ma, no bo niestety zabrakło tych właśnie ludzi, którzy by mogli to przeprowadzić, a my to robimy po swojemu, tak? Znaczy robimy w jaki sposób. My oddajemy wszystko to, za co, że tak powiem, dostaliśmy się na tą korozelę pod, pod tytułem Euroliga. I wie pan co? I mogę dzisiaj powiedzieć, że na przykład na Radzie Nadzorczej, kiedy dostaliśmy już tą Euroligę, Stelmet był przeciwko. Hmm. To był rok, uwaga, z, z Uwalinem. To, to nie był wczoraj. Wtedy był przeciwko udziałowi naszym w Eurolize, bo powiedział jasno i klarownie, nas na to nie stać. I wtedy, co dostałem od pana prezydenta za informację? Janusz, ja ci pomogę. Czy ja ci kiedyś nie pomogłem? I wie pan co? I ja mam oczywiście pretensje do siebie, że czasami jestem zbyt ław, łatwowierny i wierzę, że na przykład jak ktoś mi coś powie, to potem dotrzyma słowa. W tamtym roku, w lipcu, ktoś mi obiecał pieniądze. Dzisiaj mamy lipiec następnego roku. I nie dostaliśmy złotówki z miasta. Wie pan, to ja wiem, że nie mam tego na piśmie. Zaraz Konrad Witrylak powie, że nic prezydent nam nie musi. Na, na, na podstawie czego myśmy, myśmy założyli to w budżecie. Założyliśmy na, na podstawie dziewięciu poprzednich sezonów i pewnego funkcjonowania na, na słowo honoru. Dlatego, że my budżety robimy w czerwcu. A miasto de facto podejmuje decyzje budżetowe w listopadzie, a w grudniu to głosuje Rada Miasta. Więc co my możemy w, w, w czerwcu założyć, tylko i wyłącznie na podstawie słowa? Do czego zmierzam? Tak, że kiedy to się zaczęło? Ja myślę, że to jak zawsze, nie, nie wiesz dokładnie. Nie? To jest tak w biznesie. Nie wiesz, kiedy firma zaczyna ciągnąć się w dół. Ty jeszcze widzisz po parametrach, że niby wszystko jest OK. Tak naprawdę uderzył nas Ejenga. Tak, Ejenga, który nas uderzył nie w roku, w którym był e. Jenga, tylko dwa lata później. Tak? No dobra, I... no ale to pamiętam, ktoś to ktoś tak, tego tak. nie przypilnował, po no, prostu. Oczywiście, no, no, to kto jest, za, no, kto jest za kto za to odpowiedzialny? Jeklin, yy, Czyli on. Z, z tym yy, z Tarkiem Krajsem. No, wiesz, to możemy sobie długo gadać. No ale to są te dwie osoby, które w tym momencie jeden był naszym agentem. No wie pan, to też jest następna kwestia. Czyim agentem jest agent? Nasz czy zawodnika? A czy to jest problem? no My płacimy, za... a, a, a agent jest zawodnika. No tak, ale czy zawodnik powinien zarabiać pieniądze i walczyć o swoje pieniądze, czy powinien próbować wykorzystać luki prawne, żeby pociągnąć pieniądze to znaczy, dwukrotnie? Naj, naj, Najdroższa sytuacja by była gdyby. Po za... Agent brał pieniądze od kontraktu zawodnika. Znaczy, jakby zawodnik mu płacił, tak jak w NBA. No tak, tak no o tym No mogę. tak, ale, te, ale. No wtedy mogę, może się na, napieprzać. Znaczy, generalnie ja bym tak, do czego zmierzam? Tego zmierzam, że wtedy daliśmy w przysłowiowej pierwszy raz. E, natomiast efekt był tego nie w tym roku, w którym był ten Ajenga, tylko to uderzyło nas po wyrokach, przecież myśmy się sądzili dwa, dwa lata, nie zgadzaliśmy się z decyzją, on poszedł wtedy do Turowa z Gorzelec, tak, T Turów z Gorzelec podpisał z nim kontrakt, pojechał do Republiki Demokratycznej Kongo, nie mógł wrócić, więc y, Turów roz rozwiązał z nim kontrakt, ale ten kontrakt już nie został użyty jako jeden z elementów tego, tej, tej układanki. Poszedł do Włoch za, wie, wie pan, poszedł do Włoch za 60 tysięcy dolarów a rok później dostał 250. Ja mam pytanie, jest to co? Nagle była taka promocja? Czy to chodziło o to, żeby po prostu zrobić mały kontrakt, żeby wyciągnąć pieniądze z Zielonej Góry? Pan, to, to, to... to jest po prostu dżungla. I ja tą dżunglę dzisiaj znam. Dlatego mówię, BAT jest największym e, przekleństwem, e, nie e, e, klubów, właścicieli i tak dalej. Całej koszykówki, tak? Bo BAT założyli agenci po to, żeby de facto doić kluby. I oczywiście ktoś mi powie, no tak, Jasiński tak gada, bo nie płaci. Nie. Ja tak gadam, bo po prostu bo wiem, o czym mówię. tak? I wie pan, i, i po tych latach mogę powiedzieć w ten sposób. tak? Tyle pieniędzy, ile od nas wyciągnięto nie na zawodników, ale na wszystko wokół, to to mnie najbardziej No boli. ale to tak trochę i, i słabo, że w klubie było osoby, które tego nie, nie przypilnowały. Wie pan no, co? Bo, no bo y później też wypadały trupy z szafy jeszcze y następnej zawodnicy. Nie, nie, no czy to z jest, batem, nie, żeby to teraz dobrze zrozumieć. Teraz co się dzieje, jeżeli pan dostanie wyrok na przykład, tam pamiętam wtedy to było chyba z 200 tysięcy Dolarów, tak, w dwa sezony później. Co się wtedy dzieje? Jak pan powie? No, musi pan zapłacić dwa, dwa sezony później. Czyli komu pan zabraknie panu pieniędzy w budżecie? Tym, którzy są obecni. Więc tym obecnym pan nie zapłaci, więc oni znowu na pana skoczą. Więc to jest taki trochę kula śniegowa, która, która się napędza. I teraz wyjścia są dwa. Albo zamknąć klub jak, jak Czarny Słupski i Turów z gorzelec i nikt nic nie dostanie. Albo starać się oddać te pieniądze, tak jak my to staramy się. Natomiast to jest o wiele droższe. Dlatego, że same odsetki to jest. Ja powiem tak trochę na koniec dnia myślę, że my, dla tych zawodników, tak, których, których mieliśmy i tak dalej, robiliśmy coś, co może dzisiaj bym już nie zrobił. Tak, znaczy zrobiliśmy za dużo dawaliśmy im za dużo, ale nie dlatego, żeby walczyć z innymi polskimi klubami. Bo jak pan dobrze pamięta, to nie było tak, że zawodnik szedł albo do Zielonej Góry, albo nie wiem, do innego klubu w Polsce. Przez pewien moment tak naprawdę szedł albo do Zielonej Góry, albo wyjeżdżał z Polski. I teraz my, mając tą EuroLigę, mając te inne rzeczy jak Euroka, my staraliśmy się walczyć. My właśnie to co dzisiaj nawet Radek powiedział. Niepotrzebnie może ale uważaliśmy dokładnie tak samo, że jak już idziemy do tej Europy, to nie możemy się skompromitować. I o to tak naprawdę walczyliśmy. I był taki moment, naprawdę, w którym wydawało nam się, że, że to nam się gdzieś zazębi, że złapiemy tego sponsora na jakieś wysokie pieniądze, że to jest tak jak w biznesie. Inwestujesz 3-4 lata, potem ktoś przyjdzie i zobaczy, że ty coś w Eurolidze, że ty grasz z Barceloną, że ty wygrywasz z Pani Tinajkosem. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że nic takiego nie nastąpiło. Znaczy, jeżeli dzisiaj ktoś liczy na to, że ktoś w koszykówkę włoży pieniądze dlatego, że zrobi wynik, to niestety ja jestem przykładem tego, że nikt tego nie zrobi. No bo ktoś tu, ktoś tu pisze, przykład, że gdyby kluby płaciły, ba, płaciły to BAT byłby niepotrzebny. Nie? nie, nie. Gdyby kluby płaciły zawodnikom tylko, to byśmy dzisiaj nie mieli, byśmy mieli zero długu. Problem, o problem nie. Problem chodzi o to, że na przykład spory za 10 tysięcy, a kosztu, euro, a koszty są 20 tysięcy. No słyszałem euro. o tym, że rzeczywiście, żeby założyć sprawie w bacie, to jest chyba z 5 tysięcy euro. Nie to, wiem, jest czy to jest przy małej sprawie. To znaczy do chyba 10 tysięcy jest nie 5, tylko chyba na początek 6, potem jest jeszcze jakby kary związane z tym, że, że się przegrało i tak dalej, tak dalej. Aha, i jeszcze co są, jeszcze są koszty prawników. Wyobraźmy sobie, że justice kontra zastał. Koszty prawnika amerykańskiego. Jak pan sobie wyobrazi. 28 tysięcy dolarów. I co Za, bat zatwierdza? No tak, pewnie. Zatwierdza i każe, i każe nam ponieść koszty. Wie pan, co to jest. To jest coś takiego, co jest po prostu niewyobrażalne, bo 28 tysięcy w Polsce to są koszty adwokata klubu na 5 lat. Życzę panu, żeby ten roczny plan naprawczy się... To znaczy żwódem, powiem tak, żeby był ja wiem jedno, nie wolno wpisywać żadnych klauzuli batowskich, niech będą klauzule STA, czyli tego polskiego, tego Trybunału, bo nie dość, że koszty to jest kwestia nie 10 czy 20 tysięcy euro ale to jest kwestia maksymalnie 10 tysięcy złotych razem z kosztami prawników. Egzekucja bardzo szybko, można nadać klauzulę wykonalności w polskim sądzie i, i to zawodnicy wiedzą, tak? I to powinno być stosowane w Polsce. I wtedy wie pan co będzie? Będzie szyb, szybsza, szyb, 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 szybka egzekucja, kluby będą nieograbiane nie przez, nazwijmy to wszystko wokół, bo wie pan, no niestety tak jest i, i, to, i to mogę powiedzieć, ktoś powie, pewnie najlepiej zapłać. No dobrze, ale jeżeli już masz problem, to co masz zrobić? Zamknąć klub, czy oddać pieniądze? No niech pan powie, co, co, co dla pana jest fair? Moim zdaniem, no w ja wiem no, jakie jest. No, no, chciałbym uzyskać te pieniądze. Nie, miał... zamknąć klub, czy oddać pieniądze? Ja z perspektywy zawodnika, to chciałbym jednak te pieniądze dostać, czyli nie zamknąć. No. I jeszcze najlepiej z odsetkami. Z, po z, pokry z pokryciem no, kosztów. No, no, są, no, no tak czy nie? No, no są sępy, tak. No. Nie, nie, nie sępy. Niech to jest 10%, bo tyle jest oprocentowane rocznie, taka jest kara na przykład umowna we wszystkich kontraktach. I jeżeli my to oddaliśmy zawodnikom z tymi procentami, to zrobiliśmy maksymalnie, co mogliśmy. Można do nas mieć pretensje, i tu się 100% zgadzam. Że byliśmy naiwni. Ja kiedyś powiedziałem nawet, że idziemy w Himalaje, tak? będąc w górach, w Karkonoszach. Tak? Doświadczenie w Karkonoszach mieliśmy zajebiste, w związku z tym tak samo się ubraliśmy, wzięliśmy sprzęt, buty i poszliśmy w Himalaję. I tam dopiero zobaczyliśmy, że to nie To tak ma, trochę nie... na hurra, Nie, no, ale tak poszliśmy. No niech pan, pan, kto jak to, ale ty to pamiętasz. Myśmy zrobili awans w następnym roku, w pierwszym roku zrobiliśmy dziewiąte miejsce, w następnym brąz, a w, i, i, i po tym brązie graliśmy w, w europejskich pucharach. Przecież myśmy zagrali w Eurocapie. Zresztą Pampas wtedy grał pierwsze zwycięstwo w Grecji. No dokładnie, on był wtedy w Panioniosie. A tak. tak, my wygraliśmy w Panioniosie, wygraliśmy, pamiętam, w, w Uniksie w Kazaniu, wygraliśmy, no awansowaliśmy do następnej rundy euro. Ale, ale wtedy nie było takich problemów. Wtedy pan nie. spał spokojnie. Ja wtedy bardzo spałem spokojnie. Walter Hodge był wtedy głównym naszym graczem, tak. Ty grałeś, no, by, by, byliśmy super drużyną. Byliśmy super drużyną, ale to się już nigdy nie wróci. Tak samo jak Rosa Radom nie wróci się ze srebrnego medalu, tak samo nie, nie wróci się, i to może pan zaprotokułować. Stal Ostrów zeszłego, z tego sezonu. Już nigdy za takie małe pieniądze nie zbudują. Nie, nie, zdobędą mistrza Polski. to tak, się nie da. Takie mam pytanko, jeszcze trochę o te, o te pieniądze, bo to kurde, trochę jest też tak, że, że te sukcesy sportowe przysłaniają te baty cały czas. A jak pan, jak to jest, że pan codziennie wstaje, ktoś od, od pana, a kiedy, a kiedy za pan zapłaci, kiedy ten, jak to, jak to jest z pana perspektywy? Wie pan co, czy znaczy, ja powiem tak, I, i, i tu się z panem Mogę nie zgodzić? No. Mogę się z tobą nie zgodzić? Oczywiście. Mogę. To dobrze nawet. Ja myślę zmieni. o co nam chodzi? Ja myślę, że my w Polsce jesteśmy sfokusowani nie na to, co trzeba. Już pan chce iść? Ja. Nie, nie, myślałem, że komar, ale to nie komar. <laughs> bo ostatnio komary się pokazały. E, e, ale skąd studiów komar? Nie i problem polega na tym, i to jest moje zdanie, że my robimy sport. Tylko że na koszykówce ludzie się na, te, na tyle mało znają. Że jedyne, co mogą komuś przywalić albo powiedzieć coś konkretnego, to o pieniądze. Wie pan co, czy ktoś w, w, w Europie Zachodniej pyta się Galatasaray o pieniądze, e, nie wiem, kluby greckie mają problemy, e, e, Barcelona ma wielkie długi. Czy to jest główny, po, główny temat we wszystkich nie, rozmowach? no, no padło nie. na pana jakoś, że nie, to nie, na Zieloną nie, nie, Górę, nie? nie cały czas. Co? Nie, to jest problem polega na tym, że jak nie umiesz postawić się na boisku. To szukasz, że tak powiem, przeciwnika problemów gdzie indziej. Stań na tym boisku, zbuduj tą drużynę, jedź do tego Eurokapu przesłowego, wygraj z tym, z tym, z tą, nie wiem. Yy, no yy, tak, ale ja, yy, yy, ja, 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 ja pan... Wie, wie pan, ale to właśnie o to chodzi, że nie, bo to nie są. So, to, to są rzeczy, które są między mną i zawodnikami i, i wewnątrz. I teraz im więcej my epatujemy tym na zewnątrz, tym tak naprawdę. No doszło to do tego, że rzeczywiście za, za, za bardzo nie, to wyszło na zewnątrz. Nie, wie pan no, ale co. Ale pamiętam, jak było tak, że na przykład trzy miesiące było zaległości, no. Denerwowałem się już bardzo. B no pan, no, 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 ale co dobrze. prawda były to dobre pieniądze, potrafiłem sobie przeżyć, no i no, ale teraz, sam i teraz, fakt i teraz, mnie teraz, denerwował. Dlaczego i te... ja tego nie dostałem Dobrze, I, i ja to rozumiem, ale możesz nie podpisać kontraktu. Możesz go wypowiedzieć. Są przecież klauzule. W każdym kontrakcie nie poczekaj. No jasne, w każdym kontrakcie to. jest 30 dni, dobrze wiesz, jak po 30 dniach nie zapłacisz, możesz to wypowiedzieć. I to, i to jest do dzisiaj. Nie ma kontraktów nierozwiązywalnych. I ja mam teraz pytanie. Jeżeli ktoś, jest świadomy, dorosły i tak dalej. Się na coś umówiliśmy. Tak. To albo robi to, albo robi tamto. Wie pan, wiesz, to jest tak, jak, jak ja słyszę, że nie gramy, bo słabo płacą. Ja mówię, I co nie, no potem? To, to I, potem bzura, no. I potem jak, za, jak zapłacimy, to oni oddadzą nam te trzy miesiące temu i wrócą do tego meczu i go wygrają? Ja panu powiem, że z perspektywy czasu, jak, jak były jakieś tam problemy, to... Było tak, że, Pamięta pan nasz system że na trening było tak, kurwa, znowu trzeba. Ten, przepraszam, znowu trzeba trenować, bo. A ale, nie bo albo ale, ja, A ja mam wad do zapłacenia, ratę za ten, no, za ten. Ale, ale, ja to, ale na, ja meczach, na meczach wychodziliśmy, to był ogień. No dobra, ale. Kamil, w tygodniu był problem, Kamil, największy. Dzisiaj, gdyby jakikolwiek polski klub płacił takie pieniądze, jak myśmy płacili w 2013-2015 roku. To wiesz, no to, to można powiedzieć, by tu siedzieli i powiedzieć, dobra Jasiński, zapłacę na koniec roku. Problem polega na tym, że odkładałeś pieniądze przez całe życie, tak? No. Tak? Czy je rozwalałeś z każdego miesiąca na prawo i lewo. No. Zawodnik musi odłożyć. No musi, ale, ale, ale przyznam się szczerze, że, że, dobra, że może, niebezpiecznie jest, jak się trzy miesiące o, dobra, coś ale trzeba łatać. No. Może nie miałeś jeszcze takiej kontrakty. No jak ja nie miałem kolory, tak jak. Jak niektórzy. Ile ty, ty, ty najdroższy zawodnik? 300 000, 330 tysięcy dolarów. Hosley. Hosley. Drugi. E, myślę, że też Hosley. <noise> znaczy, w innym sezonie. No. Za Saszą. Potem to mocno spadło, ale Kurde, chyba było ale się, 270. Podobny cen, teraz siedzi w nowym miarze. 270, i... 250 Walter Hodge. Tysięcy dolarów, wiesz, no my dzisiaj płacimy 10, to jest maksimum. Ale to jest, jest ciekawe, fajne jest, bo w NBA jest to jawne, nie? bo to jest też fajne. Znaczy inaczej, dla nas też to jest jawne, bo my to podajemy. Nie? Jakby ktoś chciał, to, to można A. to dojrzeć. Tylko że problem polega na tym, że to jest tak jak z tym, no już powiedziałem trochę, może dzisiaj za dużo. Jakby chcieli ludzie coś poczytać, to by poczytali. Tylko wiesz, ja, ja, ja widzę, że naj... to nie chodzi o to, żeby się dowiedzieć jak jest. No bo jeżeli teraz ktoś się pyta, ile mam długu, to niech wejdzie na, na tą naszą emisję akcji, niech wy, wydrukuje sobie no bilans właśnie. i tam będzie wszystko napisane. Ale on nie chce wejść, on chce się publicznie zapytać, bo to nie chodzi o to, żeby się dowiedzieć, tylko żeby przewalić, nie? No, no, ale pewnie tak wielu, jest. Wielu, wielu też tak, tak ale robi. Ale 90% niestety tak Panie jest. Panie Januszu, to właśnie mnie, o, to mnie martwi. O, ten, o tą nową akcję, o tą, y, którą każdy może zostać właścicielem klubu, tak. no bo to jest też bardzo ciekawe, nowoczesne. Nie wiem, czy nie spotkaliśmy się chyba w koszykówce. W koszykówce w Polsce nie, ale to polega? Co, 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 co może kibic zyskać, że jest współwłaścicielem? Znaczy, generalnie w ogóle w tym całym bałaganie, to fajnie, że wchodzimy na ten temat, bo dla mnie najważniejsza kwestia, i ja wiem, że powiem tak, ja jestem spokojny na nasz klub. My tu spotkamy się panu, rośnie broda, mi urośnie brzuch i, i za 20 lat, tak? I efekt będzie taki, że my tu będziemy. Powie pan, wie, co jest najważniejsze w sporcie i w życiu? Stabilność i uczciwość i. I pewien program na, na, na życie. Ja od nikogo nic nie dostałem. Oczywiście, raz powiem, od prezydenta. Przepraszam bardzo. Jeżeli robimy ekwiwalent 20-30 milionów dla Miasta Zielonej Góry, a oni nam pomagają na poziomie półtora miliona złotych, to ja nie uważam, że ja coś dostałem, tylko dostałem tak samo, jak by, bym powiedział, że ja panu dałem pieniądze za to, że panu mnie grał. Panu nie zarobił. I tak samo ja zarobiłem u Kubickiego. Więc od nikogo nic nie dostajemy. Nasz sponsor tytularny NEA nas najbardziej rozlicza, jak to można sobie wyobrazić. Co miesiąc robimy marketingowe badania i tak dalej, tak dalej dajemy im ekwiwalent, który jest ich najlepszym ekwiwalentem ze wszystkich drużyn na dzień dzisiejszy we wszystkich sportach w Polsce. To są rzeczy, które my robimy, dlatego że my za to zasłużyliśmy. My nic tylko nie dostajemy. Więc w związku z tym, tak samo jest tutaj. I ja myślę, że dzisiaj trzeba bardzo mocno spojrzeć na to, jak, jak są zbudowane kluby. Przede wszystkim powiedzieć, że kluby zbudowane na właścicielstwie miejskim są klubami, które są narażone zawsze na targanie różnymi sporami politycznymi. Bo e, e, tak jak e, e, chociażby ten Włocławek, to jest bardzo klasyczny przykład. Pieniądze super, e, historia super, kibice super, know-how super, prezes, który umie, zdobył dwa mistrza Polski i jest po prostu dezaster. A dezaster jest dlaczego? bo prezydent zaczyna za, zatrudniać e, 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 trenerów i zaczyna zatru, zatru, zatrudniać i zwalniać zawodników. Wiesz, ten, ten efekt tego Almeidy wracającego, no, to była katastrofa. Ja bym tak, Tabak mi powiedział w ten sposób, Janusz, jakby twój prezydent do mnie zadzwonił i powiedział mi, co ja mam robić, to ja bym spakował tą moją walizkę i jutro już bym tutaj nie był. Bo zrozum, każdy jest za coś odpowiedzialny, trener jest za coś odpowiedzialny, prezes za coś i prezydent. Nie każdy robi to, na co ma y, znać się najlepiej. I teraz wracając. To jest choroba, która może w niektórych sytuacjach się nie okazać i nie zabija organizmu. Mm -hmm. I w wielu klubach jest OK, ale długofalowo uważam, że kluby powinny być w rękach kibiców. To jest, to jest moje zdanie. Wtedy są bezpieczne. Bo jeżeli są znowu prywatne, tak jak u nas, to niestety politycy je atakują. Okay. Bo, bo, bo wie pan, ja słyszałem na ostatniej Radzie Miasta, ile to mi miasto dało pieniędzy. Wie pan co, jakby Intermarsze dało złotówkę, to ja bym poszedł i im podziękował, nie powiem co jeszcze zrobił. Oni mi dają pieniądze, to my wydajemy własne pieniądze, ciężko zarobione na to, żeby robić koszykówkę, którą cieszą się mieszkańcy danego miasta i budujemy pewną, taką nazwijmy, ciekawą dla, do życia i ciekawą dla, dla inwestorów, czy dla, nie wiem, dla studentów, dla ludzi z zewnątrz, otoczkę wokół miasta. I, I dzisiaj ja uważam, że to jest kolosalnie ważny projekt, nie dla nas, dla Zielonego, tylko dla wszystkich innych. Wiadomo, że kibice nie kupią klubu od razu, bo to będzie trwało latami. Ale niech ten proces trwa latami i niech oni się stają więcej, coraz więcej współwłaścicielami. Niech oni mają coś do powiedzenia i, i, I wtedy nie będzie tak, że jeden czy drugi polityk będzie próbował. Oczywiście zawsze będzie próbował. No ale jak, jak, jak to wygląda w praktyce, jak jeden kibic kupi y, sobie akcję, to co może przyjść, są jakieś problemy. No oczywiście, dyno... znaczy generalnie to, wie pan, na to, to, zasadzie to, to będzie... jest dokładnie tak jak w każdym, y, bo ktoś... To jak takie zebranie by wyglądało, na no, hali no, chyba no, trzeba no, tam siedzieć. No będzie, będzie tak musiało wyglądać. No dzisiaj są akurat możliwości y, y, elektroniki. Okay. Dzisiaj można zrobić to zdalnie. Można się połączyć i nie wiem ile tysięcy ludzi nas ogląda, ale... No bo było taki program socjo kilka... Chyba kiedyś nie było. Socjus to jest Co to trochę było właśnie? To innego, bo socjos to jest jakby stowarzyszenie, które miało wspomagać klub, ale dzisiaj Polacy nie chcą się stowarzyszać. Nie? Ale teraz być współwłaścicielem, to jest tak, jakby kupić, nie wiem, kawałek Orlenu. Wyobraźmy sobie, że teraz cała Polska by kupiła Orlen. Co by się stało? Czy polityka Poli Orlenu byłaby dokładnie taka sama? A może jednak by zaczęła być inna? Wie pan, to jest moim zdaniem podstawowa kwestia. tak? My, obywatele, ludzie, Polacy, ale też y, y, zielonogórzanie, mamy prawo chronić to, co jest dla nas ważne. I nie to, że pan prezydent, nawet z najlepszą radą miasta, chociaż radą miasta to z tego, nasza rada miasta przegłosowuje y, budżety, a pan prezydent nie będzie ich wykonywał. Nie, bo nie, bo ja jestem królem, y, 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 król, y, że tak powiem, no nie wiem, Janusz I. No więc w związku z tym, problem, problem dzisiaj dla mnie, dzisiaj dla mnie jest to, żeby po pierwsze zdobyć sta, y, y, stały jakby Y, y, akcjonariat, który będzie decydował na lata, będzie ktoś kto będzie chciał kupić więcej, to kupi więcej. Okay. To coś kibicom pan zachęci jakoś kibiców w y, teraz to znaczy, ten ge sposób? Generalnie jest tak, że my mamy y, pakiety porobione, więc to nie jest tylko pieniądze. Za to są pewne przy, przy przybyciu, że tak powiem, w pewnym pakiecie to są pewne przywileje. Będziemy to rozwijać, ale najważniejsza kwestia, ja powiem tak, co z tego, że sobie na tym, na tym forum pogadasz? Co z tego, że klub oplujesz albo kogoś? Na końcu i tak prezydent miasta zaprosi prezesa i go wymieni jak we Włocławku, bo mi się kurde, koszula nie podobała. A to właśnie o to chodzi, że nie może tak być, to nie jeden człowiek ma decydować. Ja też nie chcę tego krzyża. To, co powiedziałem na początku, 20 lat temu założyliśmy spółkę, poumierali moi koledzy w sensie, w sensie zawodowym, tak? Zostałem sam. Już nie chcę być sam. Dzisiaj jest nas ponad 100, za chwilę będzie 200, za chwilę będzie tysiąc, za chwilę będzie pięć tysięcy. Jak ludzie zrozumieją, jaką są olbrzymią siłą, tak? Mi, pan co, mi zaimponowało jedno zdanie, naj, najważniejsze chyba w moim życiowym motto, tak? Jak, yy, yy, jak Wałęsa, tak? Ja wiem, że Wałęsa jest kontrowersyjną postacią, ja uważam, że odwołujemy się do tego Wałęsy dobrego. Lata 80. tak? Przylatuje papież i wychodzi, i do niego wychodzi kilka milionów ludzi. I, oni wtedy, I on wtedy powiedział Wałęsa, że zobaczyłem, że to nas jest więcej, a nie ich. Bo cały czas każdy siedząc w grupie, myślał, że on tylko tak myśli. Wie pan, to jest tak, że siedzimy, myślimy, ok, ja się nie wychylę, bo może się wygłupię. A teraz nagle się okazało, że tych, co myśleli, że jest dużo, to była garstka, a tych, którzy byli w opozycji. Jest, jest mnóstwo. ja myślę, że ludzie myślą podobnie jak ja. Tak. Nie chcemy być rządzeni ciągle przez polityków. Nie chcemy być przez, przez... I to nie chodzi o polityków, polityków. Nie chcemy być codziennie no tak, opanowani. ale to, to miasto powie, ale pan chce pieniądze z miasta, ale nie, nie chce pan być rządzony przez... A dlaczego miasto ma rządzić? Jeżeli miasto chce rządzić, to niech też wykupi akcję. Ale, ale, pieniądze... ale to też niech wykupi akcji. Wie pan, jak można z, z tylnego siedzenia... Wie pan co? Pan buduje to, to Na przykład to jest pana przedsięwzięcie. Inwestuje pan to, i pan sobie wyobraź 20 lat. Za 20 lat ja przychodzę i mówię, Hanaz, wypierdzielaj, bo ile jest to warte? No Te cztery fotele, jedna koszulka, trochę lampek i jeden duży telewizor. Wywalaj. Ale, Ale przecież ja mam publikę, ja mam oglądalność. To są moje targety. Nie, nie, tego nie ma w bilansie. Ty tutaj możesz, tak wie pan, Klub, który jest warty 50 milionów złotych. Ja wiem, że tam się Kubicki śmieje z tego. I niech się śmieje dalej. Niech się śmieje, bo główno o życiu wie. O kurde, ostro. Ostro, ostro. Ale już do, no, ale już tej no, polityki. Za, zamykamy to. ten wątek. Tutaj ja e, zadam sobie panu inne pytanie, bo puchary europejskie, bo to też jest ciekawe, bo tutaj ostatnio chyba też na Twitterze pana ktoś, nie wiem czy to przypadkiem pan redaktor Romański coś takiego nie, nie powiedział, no, tak? Mój ulubiony. Bo... Jak go pan zaprosi, niech pan mu dobrą pizzę, za, za, Zaprosiłem y, y, Adama, ale to jeszcze na przyszłość. Nie uważa pan Jasiński, że z, to jest to właśnie cy, cy, ostatnia mm. wypowiedź o rankingu FIBA, XRS1020, ksywka taka. Nie uważa pan Jasiński, że Zastal jest współwinny temu, że jesteśmy mm. tak nisko w rankingach, wybierając grę VTB jako mistrz Polski zamiast Pucharów w rankingach? Panie Januszu, proszę. Pierwsza kwestia podstawowa. A jak się znaleźliśmy w VTB? Dlatego że nikt nas nie chciał wziąć do, do, do BCL-u, tak? Mimo tego, że mieliśmy bardzo dwa dobre sezony, oczywiście w polskiej lidze źle skończyliśmy, ale w Europie. Pamięta pan ten piękny mecz z Monako. Pamiętam. Mówią, że jak poleje to będzie ciekawie, ale dobra, to wodę tylko... Dobra, dobra, dobra. Więc y, pamiętamy trenera Urlepa, który nam zrobił ostatni dobry wynik w y, europejskich pucharach, gdzie awansowaliśmy, gdzie wygraliśmy z Besiktasem, Wygraliśmy y, chyba wtedy cztery z pięciu meczów w styczniu. Tak? I, I staliśmy z ran. Na koniec przegraliśmy medal. I teraz, y, co ja chcę powiedzieć? To co, my jesteśmy ten taki już całkiem y, 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 trochę... Y, Wie pan, y, zastal y, do brudnej roboty i wtedy zrobiliśmy piękne, y, piękną, nazwijmy to, pozycję dla Anwilu, który wziął miejsce w BCL-u. My chcieliśmy też do BCL-u, rozmawialiśmy z BCL-em tak dalej, powiedzieli, nie ma szans. I co, no, do EuroCup'u chcieliśmy, byliśmy na czwartym miejscu? Wy nie, z jedenastego miejsca Seco. Nie było nic dla nas. Więc poszliśmy do VTB. Poszliśmy do VTB i tam zostaliśmy. Dlatego, że oni nam podali rękę, kiedy nam było ciężko. A jak to, Nikt jak... się nami nie przejmował w tym momencie. Po pierwsze. Po drugie. Wie pan co? Powiem brutalnie. Pójść do pucharów. I to jest może mój problem. I to jest kwestia też tych zadłużeń, tych innych rzeczy. Ambicji. Pójść do pucharu, żeby się skompromitować. To ja bym powiedział lepiej nie. nie może ja się nie nadaję. Niech idzie następny. Myśmy nigdy w żadnym sezonie się nie skompromitowali tak, jak się skompromitowali moi koledzy w lidze. Wie pan, no, co ja mogę powiedzieć? 0,6, 1,13 to są wyniki e, e, w pucharach europejskich. Ja wiem, że oni się uczą. Ja wiem, że to wszystko. No ale to właśnie dokładnie tak jest. Oto, co ja powiedziałem trochę wcześniej. To niestety jest tak, że się nie urodzisz mądry, tylko przez lata się, się uczysz. I ja wiem, jak, jak ciężko jest w europejskich pucharach, i ja wiem, że dzisiaj my z naszym budżetem pójdziemy do europejskich pucharach i przegramy wszystko. Natomiast pójdziemy do VTB, to nie dość, bo każdy mówi o pieniądzach VTB. Nikt nie rozumie, na czym polega siła VTB. Nawet dzisiaj Radek powiedział, co mi wreszcie ktoś powiedział, że nie jest to, jak to się mówi, kazachska liga, tak? Jak to mówią ci koledzy z Polsatu. Więc w związku z tym... To właśnie, takie teksty były, bo tak, nie tak. Tak, Regionalna Kazachska Liga. Tak jesteśmy przedstawieni przez pana Romańskiego. Więc wie pan. ja... Bo, bo tutaj jest napisane, czy, czy, czy jest blokada dalej na Twitterze yy, Jasiński Romański. Znaczy ja nie wiem, czy jest blokada, bo, bo to powiem szczerze, <laughs> ja tam się nie wypowiadam na pana temat Romańskiego. To on ciągle do nas czuje jakiś problem, i ten problem musiał, a, Pucharów. Problem, zaprosić problem raz. Polski polega na tym. I to jest przekleństwo. Że my odlecieliśmy dawno od tego, ja gdzieś chyba 7 lat temu mówiłem, że niewystępowanie Polaków w Pucharach będzie powodowało, że będziemy się oddalać. Bo wtedy nas jeszcze przyjmowali. Myśmy dostali wspaniałe miejsce po ASECO. Dzięki temu trzy lata Polska jeszcze grała w Eurolize, dwa lata my raz Turów. I gdzie jest dzisiaj Turów i dlaczego Turów miał problem? Bo się dotknął Euroligi. Nie wiem, czy, czy, czy pamiętamy, dlaczego Turowa nie ma. No Między innymi, to oczywiście potem jeszcze trwało dwa lata, ale to było też właśnie z tym dwuletnim przesunięciem kontrakty z tego super okresu Euroligi. I ja chcę, co chcę powiedzieć, żeby dzisiaj pójść do europejskich pucharów, to powiedziałem prezesowi Matoszewskiemu, musi mieć 12 milionów. Jak nie będzie miał 12 milionów, to nie wyjdzie z grupy w BCL-u I, i nie przejdzie kwalifikacji. A niestety dzisiaj, i to, i to mogę powiedzieć z całą stanowczością, i to nie chodzi o żadną zazdrość, czy o, o coś... Zimną kalkulację. A Wystartują dwie polskie drużyny. No właśnie. Dwie w eliminacjach. Jedna do VTB, jedna, przepraszam, jedna do BCL-u i jedna do, do FIBA Eurocupie no, W Eurocapie A, a Śląsk, nie zagranicznie. To... Widział pan, y, y, jakie są plany w Eurokapie? Bo ja to wiem. Ja nie to... wiem, ja dlatego pytam, no to, bo, no bo no to przestałem powiem, to gdzieś tam w pewnym momencie śledzić na, aż tak mocno. Z informacji, mogę panu to przesłać, z informacji, które ja mam, na trzyletnie kontrakty, teraz... Nie ma żadnej drużyny z Polski, są jeszcze dwa miejsca dla Francuzów i jedno miejsce dla, dla e, Litwy. Co to się kupuje taką dziką kartę jak to Czy generalnie ma być 20 drużyn i w tym, w tym komplecie 20 drużyn, jak pan sobie popatrzy Siłę R-League, to nie ma miejsca dla Polski. I to jest naturalne. Dlatego, że my w tym Eurocapie nic nie wygraliśmy. Znowu. Od czasów, kiedy grał Turów z Gorzelec, wtedy pamięta pan, on był w ósemce i my byliśmy w ósemce rok później z str stronem str str Filipowskim. I wtedy Polska miała ranking w Eurokapie. Od tego czasu wystąpiło tylko raz Aseco, nie było najgorzej wi wizualnie, ale też nie przeszli do, okay. do, do następnego etapu. No, problem polega na tym, że e, im mniej e, drużyn grało i gorsze miejsce zajmował. Jeżeli teraz ktoś mówi, że my jesteśmy czemuś winien, to pan co? To ja powiem tak. Naprawdę nie, nie dam się już naciągnąć na te krzywe sanki, że będę dla machania polską flagą tracił następne miliony. Tutaj, bo wszyscy potem mają pretensje o to, że mieliśmy może za, za mocne ambicje. Tutaj na przykład Sławomir Klosiński mówi, Jasiński dobrze gada, polać mu. Łapka jest w ale jest też człowiek, laki loser, który mówi, że Janusz propaganda. Ale propaganda, bo co? 10 <laughs> lat w europejskich pucharach. Niech, niech mi po, powie, w którym roku zrobiliśmy zły wynik. W którym roku nie graliśmy co najmniej do. No, no jak myśmy grali na i, i srocznie grał. ja to tak zawsze z, wychodziliśmy z grupy. Nawet i, i... W, za trenera Gronka, kiedy odpadliśmy z pierwszej, z pierwszej rundy y, y, BCL-u, weszliśmy do FIBA Eurocup i wtedy pamiętam, graliśmy jeszcze pamiętam, mecze z, z Ciboną Zagrzeb. To naprawdę, powiem tak. Wykrwawiliśmy się i dajcie już nam spokój. Okay. Dajcie nam wy, wyleczyć rany. Ja mogę obiecać jedno. Mogę to obiecać tutaj poważnie. Jak wyjdziemy na prostą, jak będę miał 12, 15, 20 milionów y, y, budżetu, będę startował na pewno co najmniej w Eurokapie o to, żeby grać w Eurolidze. Bo to jest nasz cel. Nasz cel jest Euroliga, ale wtedy, kiedy będę miał pieniądze, a nie będę miał, kurde mole, długi. No, jeszcze, jeszcze to z tego, co pan powiedział, to jeszcze rok. No, jeszcze <grych> rok do tego, żeby zakończyć historię. Natomiast przyszłość e, inaczej. To właśnie między innymi takie akcje, jak wspieranie e, klubów przez kibiców. I co jeszcze powiem? Wydaje mi się, że każdy z klubów powinien przeanalizować tą, tą naszą akcję, zmierzyć się też z nią, bo, bo zobaczy pan, nie będzie w, e, pieniędzy w budżetach Zmiast. miast. Nie będzie, bo ich nie ma. Bo zmiana systemu podatkowego, ulga, ta yy yy kwota zwolniona 30 tysięcy. Mówimy tak? o Nowym Ładzie. O Nowym Ładzie, niestety, będzie się odbywała kosztem w dużej części budżetów miast. Więc w tych budżetach miast pieniędzy nie będzie. Są dyscypliny, jak piłka nożna, żużel, które sobie poradzą, prawa do transmisji telewizyjnych itd. Może siatkówka także. Dlatego, my w koszykówce musimy zapierdać. No tak, tak. A jeszcze chciałem zapytać o VTB, bo, bo to jest właśnie ciekawy kierunek. No i niech pan powie, w tym roku chyba zarobiło się na tym. Jakby, nie wiem co, bo jakie są koszty podróż? Ile wynosi średni, średni wyjazd do Rosji, tam nie wiem, do Kazania czy gdzieś? Co, ten to? rok był katastrofalny, dlatego że jeszcze był COVID. Nie? Myśmy uczyli to jako, zawsze graliśmy praktycznie dwa mecze za jednym wyjazdem. Czyli przekraczaliśmy tą granicę w Grzechotkach, Wlatywaliśmy w przestrzeń. Yy, Mówimy o Grzechotkach, co to w Kaliningradzie? Yy, Grzechotki to jest przejście gra, graniczne polsko-rosyjskie koło Kaliningradu. To przez Gdańsk się jedzie od Gdańska jeszcze jakieś 50 kilometrów. I yy, Tak, na piechotę Byłeś? dlatego, yy, nie, dlatego że się nie da inaczej, dlatego że przez COVID nie puszczali naszego PKS-u, więc po, po, po rosyjskiej Poważnie. stronie stał rosyjski PKS, znaczy no, jakiś tam przewoźnik. Jeszcze fajnie można było Między nami mówiąc, tak, był taki jeden, co miał kilka fajek, ale tylko raz. I rozłożył co prawda to na drużynę i go puścili, ale Ta. to Polacy. <laughs> dobrze, srociego nie było. Oj, dobrze, dobrze. Od razu powiem, że to nie był Polak, nie? żeby okay. nie było. Natomiast do, do, czego, do tego, co pan powiedział, koszty są duże. Tak? Koszty my mamy mniej więcej budżet na VTB po naszej stronie około miliona złotych. Tak? I to są organizacja meczów i, to i wyjazdy? Jest, to jest tak. Organizacja meczy, wyjazdów, hotele, yy, czyli samoloty i hotele i uwaga, to co jest bardzo dużym kosztem dla nas, to jest produkcja sygnału telewizyjnego, dlatego że na nas spoczywa obowiązek wytransmitowania na satelitę wszystkich meczy or, yy, rozgrywanych w Zielonej Górze. Dostajemy za darmo mecze jakby z Rosji, czy tam z, z, z Estonii, czy, czy, czy z innych krajów. Natomiast my musimy wyprodukować. To jest dla nas koszt około 400, w tym roku chyba 450 tysięcy był w tym covidowym momencie. No i w związku z tym to jest dla nas bardzo duży koszt. też, nie? Czyli to musimy badać jakby w całości. Natomiast znowu z drugiej strony no jest niesamowity efekt. Nazwijmy to, bo każdy mecz jest też transmitowany i powiem tak, nasze mecze tak się zawsze śmieje. Ogląda kilka milionów ludzi. Takiej oglądalności, jak mają nasze mecze w Lizeflo No przecież w Rosji koszykówka jest po. po ale to hokeju. te mecze wyjazdowe są tak oglądane Nie, no nasze też. No co pan no, myśli, no tak, że... bo z Rosji też oglądamy, bo sygnał dajecie, no przecież, no tak. No przecież nasz mecz z CSKA ludzi. Moskwa i ostatni rzut, My ostatni mysz. rzut, to były milionowe oglądalności tego. Jakby jakieś niedowiarki e były, no to może coś wkleimy. I, je I jeszcze lepiej, powiem tak, jak ktoś jest w Stanach, też ogląda, bo te mecze są transmitowane praktycznie, rzecz biorąc, na cały świat. Ktoś I... tu pyta, czy Seroci w handlu dobry był. E Seroci <laughs> to był mój ulubiony Wodnik powiem szczerze, nie wiem co on miał, ale dziewczyny się w nim wszystkie kopiła. Strasznie, w demonie był królem nie, nie, to on po prostu wyszedł i wszystkie już były. Ale dobre, dobre, teraz te dobre, już tak zeszliśmy, to dobre czasy, trzeba powiedzieć. Jak się marynarka paliła pana przed demonem. Ja powiem Ci tak, dzisiaj też są dobre czasy, tylko że y, 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 ja bym tak. Tylko bo, atakują pana To, to Znaczy że... nie, ja bym tak, zawsze jest moda na jakąś drużynę, tak? Była moda. Tak naprawdę na zieloną górę. Ja się Potem... czułem jak Beatlesi w, w Demonie w pewnym momencie. No, ale nie, moda w sensie w Polsce, bo byliśmy mali, nikomu nie zagrażaliśmy. To jest tak jak mówię, y, Turów z nas kochał do momentu, było chyba siedem albo 8 meczów, którymi nimi graliśmy i wszystkie przegraliśmy. Przestali być naszymi kolegami, jak pierwszy mecz wygraliśmy u nich na wyjeździe. I w tym momencie ja zrozumiałem, o co w tym chodzi. Że im dalej pójdziemy, im będziemy więcej wygrać, tym mam mniej przyjaciół. Powiem tylko tyle, że tylu przyjaciół zyskaliśmy dzięki bańce w Ostrowie, to chyba odrobiliśmy wszystkie, wszystkie czarne lata, dlatego że dzisiaj już my nie jesteśmy tym najgorszym znienawidzonym klubem. Są inni, że tak powiem, którzy są przed nami, a, a, a nas tak naprawdę wielu żałowało, bo wiemy, co się w tej bańce działo i, i wiemy, jak było nam trudno grać. Tutaj jest pytanie od Tomasza Stankiewicza. Proszę wskazać top 5 najlepszych zawodników w historii zespołu Zielonej Góry. Ha, nie jestem w stanie. Top 50 bym wskazał, top 5 nie. No nie no, trzeba, trzeba powiedzieć, że na pewno Walter by tam się chyba znalazł. Nie, ja, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Kości Hosley na trójce, na czwórce, na czwórkę, no. By, no, pozycjami. No dobra, no. no. niech będzie Walter, niech będzie na tej dwójce, kości, Hosley, mm, na czwórce, kto by na czwórce. On no. jednak żyje historią. A, a co z dibosem tak? No nie, gdzie do Waltera? Ja nie mówię sportowo, tak jakby no, emocjonalnie i, i to, co zrobił dla Zielonej Góry. No to jak? Ja, jak? widziałem ostatnio Dibosta, który wygrał. Y, który wygrał Puchar Europy. Ja nie kwestionuję Monaco, jego y, no, ale, sportowego, no, ale, ale tu, jednak ten Walter, no, kimice no, by wie panu wie pan, nie wybaczyli ta, wo... ta, przed Walterem Dzisiaj analizował swoje dziewczyny z ostatnich 20 lat, nie? I, i, i zawsze ta pierwsza Madzia będzie najlepsza. A, ciekawa teoria. I ostatnia, nie, znaczy Cieka... ratuje. to jest bardzo, bardzo de de delikatnie... Wy... A Halina ma w luz. Tak, Halina, to pozdrawiam, był. Bo... Ja bążonkę też, panią batkę pozdrawiam, gdzieś tu krąży, tak? Y, y, znaczy ona z, z wnukami... Krą... Bo Julian bardzo chciał stadion zobaczyć, ale spokojnie. Jutro. Julian, Jutro jesteście? Julian już gra w kosza, w, co prawda w Green Starze trochę, trochę reklamy, ale to jest nowa potęga. A ulubiona drużyna sezon? W Zielonej Górze? Nie, nie, nie odważę się powiedzieć. Znaczy powiem tak, ok, ulubiona była ostatnia, niech tak będzie. No, myślałem, że, że ta co brała. Żan, Tabak i ta ostatnia drużyna była ulubiona. No, bo ją najbardziej pamiętam, znaczy, wszystkie były ulubione. Ja powiem tak, ja nawet z tymi zawodnikami, z którymi mieliśmy ciężki moment, bo chyba najgorszy nasz sezon to był za trenera Jowowicza. Tak. Może to było dlatego, że byliśmy już tak zmęczeni wszyscy razem, że to on tak naprawdę nie był, on zapłacił trochę więcej niż, niż powinien zapłacić, tak? bo błędów było więcej. I to nie tylko do niego można mieć, mieć pretensje, uważam, że do wszystkich. Do mnie przede wszystkim, do siebie mam olbrzymie pretensje. Natomiast myślę, że każdy z tych zawodników, który był w Zielonej Górze, po latach, pan, ty też to wiesz dokładnie. Inaczej na to wszystko się patrzy. I ja powiem tak, dzisiaj zobaczymy, pożyjemy. Nie no, mi na przykład miło yy, było inaczej. Tam pamiętam, skończyliśmy. Są jedyne, co tam jeszcze znowu te pieniądze, zagadam, ale że, czasami jak była tam data, że, że albo pan zapomniał, chodziło o to, żeby zadzwonić. Chęć się zapominam. Zadzwonić, kamień nie będzie, coś tam, a nie, że ja musiałem się dopytywać, potem pana wkurzać i ja wkurzony. To było takie, eee, ale zaprosił pan. Kamil. Po sezonie każdym, na wiperię, na to, no ja miłość, ja mam duży sentyment do klubu, może Kamil, nie jestem ale, obiektywny. Ale, ale, ale... Ty, ty zrozum, bo to wiesz, to zawsze punkt zależy od miejsca siedzenia. To jest a propos tego, kto powinien do kogo zadzwonić i kiedy, tak? Czy ty myślisz, że y, gdziekolwiek, ktokolwiek dzwoni do kogoś i, i informuje o czymś, co jest mu nie, niemiłe? Znaczy ja, Robi to ty, na pewno. Się, że w w, w był pre, jest prezes, dalej był, że zadzwonił, powiedział przepraszam chłopaki, nie będzie. Do każdego zadzwonił. No i dlatego... Dzisiaj nie ma już klubów leśnie, tak? Z różnych powodów nie, też nie, takich bo, podobnych jak. bo był za dobry, bo był za dobry. No niestety tak jest, że wiesz, to ja, ja bardzo szanuję ludzi, którzy wkładają pieniądze w kosza, bo ja wiem, jak to jest. I, i wiesz, i to, znaczy problem polega na tym, że e, tych ludzi jest coraz mniej. To tych, jest tych największy. dobrych. Nie, tych, którzy chcą wkładać pieniądze. No to tak trochę by było, nie? Nie, nie, dlatego powiem, dlatego jest tak, jak jest, bo tych, którzy chcą wkładać, niestety się w ten czy inny sposób zniechęca, nie? Mnie trudno zniechęcać. Paniuszu, porzucamy jeszcze chwilę, co? Tutaj? Pięć prawą, pięć lewą, tak, tutaj na siedząco. Daj spokój, Kamil. Kiedy ostatni raz pan rzucał? Tylko... Ja nie wiem. Powiem Ci tak. Yy, yy, dawno nie rzucałem, bo Kawa. teraz z tego COVID. Dobra, to... robimy zakłady ile pan Janusz trafi, czy w tapcie chodziło. Słodko? Pierw prawo, pięć razy. A, nie ma. Najpierw trzeba wyczuć Jest! To były trzy, trzy. Yy, trzy. A. Był tu Kacpa, teraz się... Kacpa zero Aha! No tutaj, lewa, teraz to lewa, lewa, Już lewa. lewa? Pięć było. Oje, lewy to nie mam. Lewa do tramwaju, jak to mówił. Tą to muszę wytrenować. Jest. Nie ma! To po, po, po babskiemu jakby Julian powiedział. No to jeden chyba to się tu na rękę yy, miękkość kiści musi być, zamknięty na zaraz, czujnik dostanie. No, to właśnie mi o ten czujnik chodziło, a to nie o to chodziło? I znowu, i znowu będzie dobra musiał koniec. coś Jeszcze, jeszcze trzy przeszkadzał. Ale co, lewą? No, jak pan chce. Nie, nie no, miała być prawa już, nie? <grystanie> <grystanie> to prawa jest lepsza. Dwie prawo liczą. A. Król Janusz I. <grystanie> A, jest? Dobra, jest, dwa. Jest nieźle, jest nieźle. Jest nieźle. <grystanie> jest, nieźle. <grystanie> jest nieźle. Zapytam o, bo to taki chyba już będziemy, jeszcze nie kończymy, ale o, o to, co będzie w tym sezonie, no bo, przecież może jeszcze chwilę zahaczymy o tą bańkę. Nowy trener, Trener Widin. Tutaj też będę pana pytał, skąd taki pomysł. I, i mnie bardzo ciekawi podejście Ukasza Koszerka. Na kim pan. Już pan chce iść? Czy nie? Nie, nie, patrzę. Na kim A, patrz. klub chciałby oprzeć tożsamość klubu? Taki hmm. franchise player. Teraz to jest też problem ja dla pro, was, pro, prawda? Problem polega na tym, że w żadnym klubie w Polsce chyba nikomuś, jeżeli będzie grało coś. Pan, bo problem nasz polega dzisiaj na tym, że. Że nie wychowowaliście nikogo przez nie, 10 lat? Nikt nikogo nie wychował, nie? No w Co? sumie tak, bo tych wychowanków kluba, Co, Adam? Jeżeli ktoś kogoś wychował, to znaczy, że dobrze kupił, kiedy miał 15-16 no, lat. Tak? No, albo no, chociażby, no, bo takie tak no. jest, no bo jak mi teraz ktoś powie, że się ktoś urodził i poszedł od góry, dodał. No, ale będzie, tym... pan, pan widzi to, że trzeba swoich tam gdzieś też trochę wyprodukować. Trzeba nie? budować e, atmosferę wokół koszykówki, ja, natomiast. To... Trzeba budować atmosferę wokół koszykówki i to jest ważniejsze niż ci, że ci zawodnicy będą kiedyś grali. Ja no, ze 150 tysięcznej aglomeracji zielonogórskiej, ile pan y, 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 wyprodukuje bardzo brzydko powiedzieć zawodników na poziomie europejskim. No trzeba ich ściągać, nie. Nie, znaczy generalnie to jest tak, trzeba, i, i to jest nasz obowiązek, żeby działać, współpracować z klubami. Ja uważam, że to nie powinny być e, e, na to. E, do tego zaprzęgnięte drużyny te ekstraligowe, bo one mają całkowicie inne swoje, swoje cele i tu się kłóciłem nawet ostatnio z prezesem Lizakiem, mówię słuchajcie, ja nie wiem jak wy to potraficie zrobić, bo to jest bardzo trudne, że w pewnym momencie chcecie ograć zawodnika i wygrać mistrza Polski. Może tak się dało w latach 90. Dzisiaj się tego moim zdaniem nie da. Tak? Znaczy, generalnie jest taki przepływ ludzi w świecie, jest taki globalizacja wszystkiego, jedna wielka wioska, więc nie da się moim zdaniem tego w ten sposób zrobić, że trenerowi narzucić i wychowanie młodzieży okay. i, i rozwijanie swoich zawodników i zarazem wygrywanie tych meczów, a każdy jeden mecz ma znaczenie na końcu, bo na końcu gramy o to i teraz, zaraz wrócimy do bańki, żeby jednak mieć przewagę swojego parkietu. Więc w związku z tym e, 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 trzeba umiejętnie łączyć to. Natomiast polskie drużyny nie mają żadnej szansy na to, żeby mieć pewną stabilność. Dlatego, że jeżeli się pojawi dobry zawodnik polski, już dzisiaj dwudziestokilkuletni, to on chce wyjechać za granicę. I niczym go pan nie zatrzyma, koń go pan tu nie zatrzyma. On może musi dostać w nos, żeby wrócić. I wtedy mamy szansę, że jako taki trochę. Mm, e, e, no, Łukasz Koszarek, który pojechał na dwa lata do Włoch, nie do końca mu się udało, wrócił do Polski, u nas miał olbrzymie pieniądze, więc ileś tam lat grał u nas. Przemek Zamojski, nie wiem, Adam Chrycaniuk, tak? To, są, to jeszcze jest ta generacja, która grała w Polsce ileś tam lat. Cel, który wrócił, kulik, ale też na olbrzymie pieniądze. Też im to toruń zapłacił. No, ale olbrzymie. była próba z Filipem Matczakiem, wychowankiem, no ale to dlaczego to nie wypalił? No Filip nie jest też zawodnikiem, który się nie można powiedzieć, nie nadaje, ale Ja powiem, że pomóc. Filip jest kochanym moim największym życiowym niepowodzeniem bo dwa razy próbowałem i dwa razy było pełne nie, niepowodzenie. Czy sportowo się nie udało? Nie, czy... nie wiem. Ja myślę, że myślę, że e, akurat w jego przypadku granie w, w rodzinnym mieście jest jakimś problemem. Nie wiem, ja, ja tego nie rozumiem. A czy mój, mój powrót do Śląska był też nieudany, pamięta pan. Ja, ja no gadaliśmy, i, miałem kontrakt, i, bo ja idę do domu, bo chcę więcej grać. Dokładnie. I to, to była klapa. No, generalnie ja powiem tak, y, y, za dużo jak włożymy w jedno ciasto, emocji. Tu a, a propos tego mam nadzieję, że to tak jest nie jest. jest akurat super. To za dużo bakali to też jest niedobra. Nie? Znaczy, tu, tu, tu musi być pewien balans. ja myślę wydaje, że jeżeli mówimy już o tym, że jakąś tożsamość budować będą polskie drużyny, to mogą budować drużyny, które nie będą odgrywały dużej roli, tak trochę nazwijmy, e, e, mając pewnym, Pewną nalepkę na przykład, nie wiem, solidnego gracza o playoff albo so, solidnego wychowacza młodzieży, trochę jak ASECO w pewnym momencie zrobiło z taką markę, że tam grają tylko polscy zawodnicy i młodzi. Tak? Ja wiem, że to jest wyjście sytuacji, kiedy zdają sobie sprawę, że to jest jedyny mądry pomysł, jaki można dzisiaj w koszykówce zrobić, jeżeli chce się wydać mało pieniędzy, przetrwać. A, a przetrwać i nie stracić całkowicie, całkowicie kibiców, bo wiadomo, to kibiców i tak się straci. No, szczerze powiedziawszy, y, nie będzie tożsamości w, w polskiej koszykówce. Wie pan kiedy będzie? Kiedy? Jak w Polsce. Tak jak w Hiszpanii. Jak będą pieniądze? Wie pan, wie pan co to jest tożsamość? Pieniądze. To jest dobry budżet. I wtedy nie trzeba co chwilę zmieniać. Wie pan, kiedy myśmy mieli najwięcej pieniędzy, to to walczyliśmy o to, żeby utrzymać jak najwięcej zawodników z sezonu na sezonu. Aż to się skończyło największą katastrofą, kiedy praktycznie 80% składu okay. przełożyliśmy i on nic nie wygrał. No, no dobra, to, to, to przerobiliśmy. No, ale zawodnik, wokół którego będzie zbudowany, bo budujecie się na etapie budowania zespołu, jest taki gracz, wokół którego trener Widin będzie Dzisiaj? budował? Czy nie jest w stanie jeszcze tego... Powiem. Ja myślę, że będzie mu bardzo trudno dzisiaj taką decyzję podjąć. Natomiast yy, myślę, że i może być jeden z zawodników, ale dzisiaj jeszcze tego nie powiem jaki. W Polsce grał? Nic nie powiem. Okay. No dobra, a trener Wiedin, skąd decyzja o zatrudnieniu? No bo trzeba przyznać, że on z tym zestawem ludzkim, który miał w Śląsku, osiągnął sukces. Bardzo duży sukces. Ja myślę, że to jest, jakbym miał powiedzieć, największy sukces. Yy, Przekładając na efektywność, można powiedzieć tak, czyli ilość włożonych pieniędzy w oczekiwania, w możliwości przedsezonowe i efekt potem. No bo tu każdy się tym Ostrowem jakby będzie kierował, ale on przed sezonem był jednym z faworytów do Mistrzostwa Polski. My potem po prostu go zrzuciliśmy na dalszy plan, no bo nie było efektów, tak? Tam były ciągłe rotacje, wzięli jakichś przypadkowych zawodników, potem nimi ich zwalniali, więc to były błędy, ale to normalne, tak? Chcieli na pewno dobrze. Natomiast y, y, myślę, że Anwil. To, że przegrał i to, że tak się zaprezentował, za, za to też był jeden z elementów, dlaczego ten Śląsk mógł mieć to trzecie miejsce. No bo wiadomo, gdyby Anwil był, no to to wydaje mi się, że tego Śląska już na brązowym medalu byśmy nie mieli, tak? No bo byłby Anwil, byłby Ostrów, byłaby Zielona Góra. Wydawało się w pewnym momencie, że jeszcze do tego dojdzie Szczecin, tak? No. Szczecin miał bardzo mocne, jak doszedł lampę. E, lampę, to już przeczytałem, że jest nowy kandydat do finału, tak? Więc było kilku, tak, bardzo dobrą drużynę, miało, miała spójnia, tak. Mi się ta drużyna podobała. Yy, jeszcze kilka drużyn, tak, o, zapomnieliśmy przecież, bardzo mocno był forowany na początku Lublin, który grał yy, prawda, w, w, pucharach. w Pucharach, w Lidze Mistrzów. I, I tak naprawdę, że ten akurat śląs zajął to trzecie miejsce, tak? No to jest dla mnie szacun. Ja oglądałem pierwszy raz, jak Wilina oglądałem to, mówię kurde, ciekawy ten gostek. Mówi trochę gruby, trochę z brodą, jakiś taki dziwny. Mówię, co to jest? Nie, ale od razu mi wpadł w oko, patrzyłem, co, co się dzieje. E, podsłuchiwałem też czasami tabaka, i tabak zawsze mówił o nim dobrze. Analizowaliśmy różne mecze. Tylko Radek, że atakował, że do szatni wszedł, pogratulować. To znaczy, wie pan co, to jest chyba coś takiego, do czego my musimy się przyzwyczajać, że, że my jak tacy chutu się czasami zachowujemy. I tu, mam, I tu mam duże pretensje i do trenerów, i do, i do managementów klubów. Przecież my się musimy lubić. To nie jest tak, zawodnicy mają tam na chwilę, przynajmniej po ten wy też się lubicie, mają się gdzieś tam przekomarzyć, ale nie może być tak, no. że Florence mnie atakuje przy kawie, Właśnie, bo to kiedy, chciałem zapytać, kiedy ja sobie robię kawę, a on do mnie podchodzi i do mnie ma jakieś rzuty i to wie pan, nie tam, że o pieniądze, bo zastosuj się. Oczywiście chciałem zapytać, bo nie, żeby no, zdurała. totalna, nie? Tym bardziej, że Jimmy miał bardzo. Dobr... Jest. Miał dobre, bardzo dobre y kontrakty. Hmm. Miał, nie, no, on, on, on nie wytrzymuje ciśnienia, i ja to rozumiem, bo to był przegrany mecz, oni byli już, w, witali się z gąską, wygraliśmy w ostatnim tym, był ten atak na, y, na Skylera, który był bardzo bezsensowny, bo on nic by nie zmienił, to było ostatnie no 10 tak, sekund, 10 punktów, to mogło się skończyć kontuzją, a my jesteśmy bardzo mocno przeważliwieni, więc to było bardzo nie, nie, nielegalne, ale ja to zrozumiem, ja tak mu, Jimmy'emu, to... Wy po godzinie już, już, już wiedziałem, jaki to jest zawodnik no, emocjonalny, a potem on mnie atakuje, nie? I, i to było po biedy, ale potem tre, prezes... Ale co, uderzył pana? Nie no, na szczęście nie, na kamerach to jest wszystko nagrane, więc było, natomiast była akcja dosyć ostra, Anderson wszedł, to mnie tak trochę mocniej odepchnął, w sensie nie odepchnął, to gra jakby... ten co się podłączył, pod co? Nie no, bo tam, nie no, tam przecież było 20 chłopa za chwilę, to było prawie hokej, nie? Ale by pan zarobił na takiej walce, jakbyśmy zorganizowali. Znaczy generalnie, generalnie byłem szczęśliwy... Z postawy drużyny jednej i drugiej, bo znaczy, że był Team Spirit w jednej i w drugiej. Nie, nie, tu mi chodzi o co innego. To, co się stało w hotelu, to było w hotelu. Natomiast to, że potem mnie prezes Ostrowa zaatakował w rozmowie, nie mówimy o właścicielu, w rozmowie o, o tym. O Bartku Karacińskiego. Tak, i on do mnie ma pretensję, mówi: Słuchajcie, wy, wy zrozumcie jedno. My jesteśmy z innej kasty. Ja wiem, że teraz to bardzo, bardzo ostro zabrzmiało, ale tak jest. Jak pojedzie pan do Euroligi, to ma pan w prawo idą trenerzy i zawodnicy, w lewo idzie zarząd i ludzie, którzy kierują tymi spółkami. I my się musimy bardzo dobrze rozumieć, musimy się dogadywać, i my się nie możemy jak głupi kłócić, kto wygra, kto przegra mecz. Mhm. Bo to na, na, na końcu nie jest ważne, kto wygra. My mamy robić. Dobre widowisko, ludzie mają być zadowoleni, zawodnicy mają chętnie u nas grać w Polsce i mamy im stwarzać warunki do tego, żeby to był, żeby to był bo jeżeli to będzie super produkt. No to, no to wszyscy razem, wszyscy razem, pan także, e, e, sprzedawcy sprzętu, wszystkiego, będą zadowoleni, będzie pan zadowolony i na końcu będzie efekt to, że, że nie będzie nam ten pociąg z europejską koszykówką odjeżdżał. No to co z tym Widinem, bo nie podpowiedział. Podobało się to panu w końcu, czy nie, że znaczy, wszedł? Znaczy, generalnie powiem tak, e, czy mi się to podobało, nie mam, nie mam do tego no bo zdania. No ja, ja, ja trenera Widina, pewnie będzie trener, bo podobno ogląda trener Widin, e, Zadzwoniłem, zaprosiłem go, mam nadzieję, że tu przyjdzie, ale ja, ja powiem szczerze, że z perspektywy zawodnika, że poczułbym się źle, skoro ja się zabijam dla trenera i on idzie tam pogratulować, no to tak bym się średnio czuł e, jako, jako zawodnik. No i wie pan co, ja, ja, ja myślę tak, że to trzeba pójść trochę już... Już myślenie zmieniamy. Z, z duchem. z duchem. No Ale pan... gdzie, gdzie jest ten, ta, ta, ten smaczek, ta rywalizacja, ja. no? To, to urlepa, urlepa byłoby nie tak? do pomyślenia. Pan mi mówił o smaczku, a przed chwilą pan mnie o bat pytał. A gdzie jest w bacie smaczek? Nie ma żadnego smaczku, jest po prostu wolenie kto po prostu jest bardziej drapieżny i kto komu zabierze pieniądze. I to nie chodzi o to, co panu należy się. Tylko jak tu gościa y, y, naciągnąć jeszcze na trochę i nie patrzy pan w tym momencie, że zabraknie może komuś innemu. Ale to... efekt jest taki, jeżeli chodzi o widina, tak żebyśmy mieli no. ustalony. Po trener, trener, trenerze Tabaku nie ma, nie ma takiego mądrego. Ja pamiętam, jak odszedł Filipowski wzięliśmy gronka. I to było i było bardzo dobre rozwiązanie. Tu dzisiaj było mówione o tym, że dobry trener, to nie wiadomo jaki to jest. Yy, gronek. Wtedy wygrał Mistrzostwo Polskie. Najmłodszy trener w Najmłodszy już moim zdaniem taki nie wygra, chyba że się znajdzie nam trenerski dończyć, Ale generalnie to jest bardzo dobry trener, bardzo dobry człowiek, ale jemu właśnie też pomogła drużyna. Nie? To właśnie dokładnie o tym, co mówimy. Natomiast e, e, chciałbym właśnie też powiedzieć to, że trener Widin ma kompletnie e, wolną rękę, ma kart blanche, wiemy dokąd chcemy dojść. I co jest jeszcze dla mnie bardzo ważne? Bardzo ważne. On jest szczęśliwy. Rozumiecie? Wie pan co? On przez, te, on przez te grzechotki, to on będzie bieg, a nie szedł z tą torbą. Znaczy, dla niego to jest ogromna szansa. To jest dla niego ogromna szansa, dla zawodników, którym da, da ogromną szansę. Wiemy, że to nigdy tabak już nie będzie. To będzie coś innego. Nie wolno go po, porównywać. I na końcu, co mnie najbardziej przekonało, to jest referencja ze strony żona tabaka. Tobak. To znaczy... Mieliśmy na stole chyba czterech trenerów. Wszystkich czterech ocenił, bo rozmawiałem z Janem pozytywnie. Mm -hmm. e... Natomiast na końcu powiedział, ale tylko z jednym się znam, więc jak chcesz, żebym ci pomógł, to do niego zadzwonię. Do innych to nie będę mógł zadzwonić, bo na pewno nie będzie chciał mnie posłuchać. Znaczy trochę żartuję, nie? Uprościłem to, ale, ale tak to trochę jest, że, że jednak ten Żan jest u nas trochę więcej niż trenerów. Tutaj jest był. pytanie o... O Marcina Gortata, no bo wy tam gdzieś się poprztrykaliście w pewnym momencie. Jak to z, z pana, bo Marcin tam no też... Tak, ma, ma... się? Ja, ja nie, nie się... wiem, tutaj tak, tutaj tak kibice, ja gdzieś tam się zatrzymałem I... na tym, że kiedyś było, że Związek Zawodowy Koszykarzy wyskoczył wtedy i pan... Z... Prezydentem wtedy Kubickim, no mocno zareagowaliście na znaczy, to. Znaczy, ja powiem tak, y, to wtedy akurat wystartował pan prezydent Kubicki do Marcina. Ru ruszył, tak, faktem jest. Marcin nawet do mnie napisał wtedy i poprosił o numer do, do A Tak, bo do mnie, do przypomniałem sobie, bo mnie prosił do pana. No właśnie, <noise> więc nie, nie było między nami kosy, tak bym powiedział, bo ja, ja, ja powiem w ten, ten sposób. Tak? Ja, ja szanuję każdego w koszykówce i, i, i mi się wydaje, że nawzajem się musimy szanować, bo to jest naprawdę małe grono. No, ale punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Naprawdę, gdyby Marcin, co go zawsze zachęcałem, poprowadził przez kilka lat klub w Polsce, to by zrozumiał, że NBA to jest… Hm. Ja bym to tak trochę powiedział, wie pan, jak siedzi pan w McDonaldzie i je tego burgera i, i naprze, naprzeciwko pan ma, nie wiem, Ileś tam gwiazdkową restaurację klasy i tam siedzą pięknie ubrani, pantuje. I powiem tak, ten burger może, czy to mięso jest identyczne, jak w tym tam naprzeciwko, nie przyświeca, ale to są dwa różne światy. I to niestety my jesteśmy tym McDonald'em. Nie? Wie pan, no my podajemy tą koszykówkę tak, jak jesteśmy w stanie podać. Tak? Natomiast, bo to jest e, niskobudżetowy, e, jeżeli my. Mielibyśmy albo moglibyśmy się zbliżyć do NBA w jakimkolwiek parametrze, to byśmy się zbli zbliżyli, więc nie można, wie pan, wyciągnąć y, stosunków między zawodnikami, między klubami ze Stanów Zjednoczonych do Polski, nie wyciągając, nie przynosząc telewizji, nie przynosząc sponsorów, nie przynosząc kibiców, nie przynosząc przede wszystkim amerykańskiego świata. Wielkich Hal i, e, i tego, co się wokół NBA dzieje. Więc ja nie mam do niego żadnej pretensji, tylko chcę powiedzieć, ja bym nigdy w życiu nie odważył się. Z gębą otwartą słuchałem, jak tutaj koledzy przede mną się mądrowali, bo kompletnie nie widzę nie wiem, o, co, nie wiem o czym mówili, i to jest przerażające. Ja nie lubię NBA. Nie, nie lubię. A wie pan, że w Polsce najbardziej popularna jest NBA. To też jest paradoks. I ja, i to nie jest, Polska, i to jest, i z czegoś to, to wynika. I, I to jest, uważam, dla koszykówki największa szansa. To jest największa szansa, że my mamy taki ciągnik jak NBA. Więc ja jestem bardzo szczęśliwy, że młodzież, nie wiem, w dużych, małych miasteczkach i tak dalej, może śledzić NBA. Że śledzi i tak dalej. Natomiast ja osobiście, po prostu, jestem wychowany na koszykówce europejskiej i mi na przykład najbardziej się podoba Euroliga. Tak? I moim marzeniem, obiecuję panu, że to kiedyś się stanie, zagrać znowu w Eurolidze, ale nie jako kopciuszek, bo tego to już nie chcemy, bo tak jak powiedziałem, to może zabić. I kiedyś mieliśmy pomysł, żeby zagrać z drużyną z NBA i jeszcze kiedyś zagramy. Tak? Może, może to będę już Chody, wtedy no, bardzo no, życzę, życzę panu z tego całego serca. Jeszcze chciałem zapytać o Marcina, bo trochę mi to to stare przysłowie, że niezgoda rujnuje, zgoda buduje, i, i ten, no bo jest gdzieś ten konflikt też między Marcinem a prezesem Piesiewiczem. No nie służy to na pewno niczemu, nikomu. Znaczy ja, ja myślę. A Marcin że... jest potrzebny w polskiej koszykówce na pewno. Znaczy, no, bardzo jest potrzebny, jest ambasadorem, jest nazwiskiem. No, no, no. Jeżeli mamy wymienić dziesięciu najbardziej. Znanych polskich e, sportowców, to na pewno Marcin tam jest. I, i, to, I to on występuje w reklamach czegoś tam, czy jest twarzą jakiejś akcji. Nie chodzi o reklamę, ale o, o promocję jakichś y, przedsięwzięć, a na pewno nie chociażby ten nasz kochany Łukasz Koszarek. Tak? Chociaż grał tutaj ostatnie 20, nie wiem ile lat, ale na pewno 20 kilka, około 20 w reprezentacji. Więc w związku z tym. E, Myślę, że, że wie pan, a propos Prezesa Pisiewicza ja powiem krótko i treściwie, to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, bo on przynosi do koszykówki to, co jest dzisiaj dla nas najbardziej potrzebne. Czyli nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o zainteresowanie dużych pieniędzy i budowanie wokół tego produktu. Bez tego byśmy byśmy zginęli. No, mówił pan o tym w wywiadzie dla polskiego Kosza. Natomiast natomiast. E, na pewno wielu się denerwuje, no bo. Jak temu zaradzić, bo, żeby to. Bo to jeszcze jest bardzo, bardzo wyrazisty człowiek. I, i, i wie pan, no ja jestem z biznesu i mnie to na przykład nie razi. Nie? Ja uważam, że mam czasami pracownika, który mi wkurza bardzo, ale ja patrzę na parametry jego pracy, ile on firmie przynosi, i ja, ja go po prostu wręcz y, y, kocham za to, co on robi. I mogę, mogę go nie lubić za to jakim jest człowiekiem, bo to nie jest, wie pan koncert życzeń. Natomiast tu myślę, że warto by było, żeby to nasze środowisko się trochę trochę się. Tylko jak? Wie pan co? Ja myślę, że na dłuższą metę każdy zrozumie, że intencje są dobre. Nie? Jak, jak to ładnie ktoś powiedział, z jednej, jednego miejsca do drugiego można dojść różnymi drogami i oni może idą różnymi. Tutaj a propos tego, a propos tego porównania McDonalda z restauracją, że, że w każdej knajpie trzeba dobrze y, traktować obsługę. Znaczy generalnie y, w McDonaldzie jej nie ma. <laughs> prawie. Jak nie ma? Jest. To nie no, wie pan, no, tam jest dwie, trzy osoby, ale jej nie ma. W tamtej drugiej jest mnóstwo, no bo trzeba wiadomo. To mi się paradoksalnie wydawało, że jest na odwrót. Tych nie widać w restauracji, a w Maku więcej lata. Ale pan mówi o czym? O, o tym porównaniu wie pan, wie pan co, no, Ja myślę, że pan chyba za dużo do maka chodzi, po tych dobrych. Możliwe, możliwe. Ja tu, ja tu do Haliny zadzwonię, żebyście poszli do dobrej knajpy. Nie, bo ostatnio wracaliśmy z meczu, to zawsze klasycznie. Dobra, mak. ja mówię o naprawdę dobrej knajpie. Zamknięte nie... było wszystko. No ja wiem, tylko chodzi, wie pan, o, o tym, że w tym McDonaldzie przejdzie tysiąc osób, a tu przyjdzie 20, tak? Więc jak pan podzieli tych pięciu kelnerów na 20 i pięciu pracowników na tysiąc, to panu wyjdzie, że. Wie pan, ile jest udziału pracownika w jednym obsłużeniu klienta. Jeszcze kilka pytanek z Twittera i będziemy powoli kończyć. Czy kiedykolwiek myślał pan o zatrudnieniu Igora Milicicia? To jakiś kibic Oloż Wirski. To znaczy powiem tak, nigdy nie myślałem i już dzisiaj nie pomyślę. Nie? No bo to u mnie tak jest, wie pan, ja nie jestem, muszę, muszę brutalnie powiedzieć, to co się sta zda zdarzyło w tym roku, no, no nie ustawiam je pozytywnie, i to nie chodzi o wynik nie? sportowy, Mi chodzi generalnie o to, jak potraktował trenera tabaka i nas, jak, jak po prostu. Jest to meczem przełożonym No przecież myśmy z autobusu wyszli. Wie pan co, to było po prostu żenujące. Nigdy, nigdy w 10 latach nie, nie przyjechaliśmy w dzień meczu na, na mecz ligowy. I jeszcze uwaga, e, e, wielka reklama w polskiej lidze i w, i, w PL, i w tym, i w Polsacie, że to jest mecz sezonu. No. Pan co, no mecz sezonu. Żart sezonu. Co jest najtrudniejsze podczas off-season dla prezesa? Paweł Szamrej. Co jest najważniejsze trudniejsze. teraz? Trudniejsze. Co jest trudniejsze? Najtrudniejsze y, off-season. Znaczy tak? na pewno w tym roku będzie najtrudniejsze, jak rozpocząć sezon bez zawodników, nie? No bo tak będzie. Albo będziemy zatrudniać zawodników za drogo, albo będziemy zatrudniać zawodników, którzy się nie nadają do gry. dwie rzeczy są bardzo groźne, więc na pewno będziemy czekać. Jak będziemy czekać, no to znaczy się, że będziemy nie gotowi. No może we wrześniu będziemy grali trochę nie w pełnych składach, bo wydaje mi się, że jednak e, dzisiaj skończą najpierw rozgrywki najwięksi, e, a, a jeżeli oczywiście rozmawiamy o takich zawodnikach, nie? No bo jeżeli mówimy o, o zawodnikach, którzy nie szukają pracy w, w jakby nazwijmy na zachodzie, no to okej. Okay, widać zresztą co jest z Polakami, no Polaków już praktycznie nie ma. Ci, którzy, którzy e, chciałbym ich mieć, wszyscy chcą wyjechać na zagranicę, więc... Hmm. Bo panie Januszu, więc jak, myślę, jak, jak się pan bawił dzisiaj? Bo będziemy już do, dobijamy do końca, bo trochę e, już gadamy. Bardzo długo gadałem, półtorej godziny prawda? No. E, generalnie bardzo dobrze, natomiast wie pan, żeby z, te, z tej naszej rozmowy... No właśnie, orędzie kamien, do, do kibiców. Kamil, uwaga. I teraz wszyscy słuchają. Po pierwsze, e, naprawdę szacunek to powinno być pierwsze słowo, które jest w środowisku. I ja uważam, że... Jeżeli ktoś coś źle robi, to pogadajmy, wytłumaczmy sobie, może ktoś coś zrozumie i tak dalej. Najgorszy moim zdaniem problem jest taki, że my nie rozmawiamy ze sobą. Tak? To jest bardzo fajny program, bo można się wygadać. Twitter nie jest dzisiaj... Elementem. Dlatego też tu pana zaprosiłem, bo... I, ale to tylko wybrani punkt... mogą tu się znaleźć. Na pewno warto by było, żeby było ich tu więcej, ale wiadomo, że jest też jakaś wytrzymałość tych widzów, którzy to oglądają. Natomiast Widzę, że są w większości zadowoleni. Najważniejszy, że... najważniejszy element, tak, słuchajcie. Polska koszykówka, y, i to też jest takim przemieszczeniem, moim zdaniem, 3-4 lata temu sięgnęła dna, jeżeli chodzi o możliwości finansowe klubów. Jak ja rozmawiałem z, z Przemkiem, nie z Przemkiem, y, ze starszym z soczywków, y, po zwycięstwie y, z Romanem, y, po, gdzie COVID jednak działa. Z, ro, z Romkiem Zresztą, rozmawiałem, powiem. jak zdobili srebrny medal. Tak, z nami grali 4-0, przegrali Filipowski, pamiętam wtedy. No, myśmy wtedy 10-0 mieli. Co Ponitka w... był wtedy, tak? Tak, Ponitka, Dibos i tak dalej, ten taki piękny wsad nawet, pamiętam go do dziś. 4-0 wygraliśmy w finale i oni by zajęli drugie miejsce. I on się chwalił, jak mało wydali. I ja mu powiedziałem, słuchaj Roman, już nigdy w życiu nie osiągniesz nic za takie małe pieniądze, a w przyszłym roku będziesz musiał wydać trzy razy tyle i nie masz żadnej pewności, że coś zrobisz. Jak prześledzimy dzisiaj, Rosarodom jest tam, gdzie jest i to nie jest ich wina. To problem jest taki, że wie pan co, na gapę raz pan się w życiu y, przejedzie. Tak, ja tak uważam. Ale to nie może być system y, pracy. Więc w związku z tym, z uporem maniaka, będę, będę mówił jedno, musimy wspólnymi siłami przygarnąć pieniądze do koszykówki. Bo jak będą pieniądze do koszykówki, to będzie na zawodników, na trenerów, na ktoś tam się czepio o marketing, ktoś się czepiał o to, o różne rzeczy. Na to wszystko będą pieniądze. Oczywiście nie można powiedzieć, że pieniądze załatwią wszystko, ale jak mówi klasyk, wszystko bez pieniędzy to. Więc w związku z tym to jest to minimum, które musi być, i potem dalej komuś się uda, komuś się nie uda, lepiej, gorzej. I ja bym z takim orędziem chciał wyjść, żebyśmy pomogli tym klubom stanąć na własnych nogach, wspierali je, nie dowalali im. Nie tak. Ja tutaj bardzo mocno trzymałem kciuki za Włocławek, chociaż wiem. Słuchajcie, no, Standing ovation we Włosławku, 4000 gardy, który wyje na, na mój widok jasiński, nie powiem co. To był taki dla mnie szok, że do dzisiaj jeszcze siedzę i mówię, co ja na tym półfinale robiłem. Tak? Ale tak było. I co z tego? Ja ich kocham za to, że oni po prostu tą swoją drużynę kochają. I teraz. To właśnie o to chodzi, żeby w każdym mieście byli, żebyśmy byli w stanie wypracować takie kibiców. We Wrocławiu, żeby wróciła moda na, na basket, tak jak to było ileś tam lat temu, w Gdyni i tak dalej. To, że Zielona Góra znalazła się tak wysoko, pan co, to, to znaczy tylko tyle, że ta koszykówka nasza jest naprawdę słaba. Ja to powiedziałem wiele razy i wiem, że teraz to mogę zelektryzować. Jeżeli taka dziura pod tytułem Zielona Góra, która w żadnej dziedzinie życia nie jest w stanie osiągnąć nic ponad przeciętność średniego polskiego miasta, a Polska jest daleko w Europie czy na świecie, i my gramy z Barceloną, gramy z, z Pireusem, gramy z, z Stambułem, z Atenami, z Moskwą, z Monachium, i jesteśmy w stanie nawet tam wygrywać, to znaczy, że po pierwsze, jak to powiedział mój kolega Rosjani, małatcy, ale z drugiej strony to świadczy tylko o tym, że naprawdę w takiej Warszawie, w Warszawie szczególnie, ale i we Wrocławiu i Gdyni, można zrobić bardzo, bardzo dużo. Naprawdę spoczęliśmy na laurach, kłócimy się między sobą. We Wrocławiu przecież też była kłótnia jeszcze niedawno, tak, gdzieś tam u nas w Zielonej Górze jest kłótnia i tak dalej. To jest najgorsze. Że czy ci ludzie nie rozumieją, że jesteśmy na końcu tego łańcucha pokarmowego, jak dalej będziemy tak robić. I teraz właśnie o to chodzi. Nie koncentrujmy się na tym, co jest w koszykówce to co nas różni. tylko skoncentrujmy się na to, co nas łączy. A łączy nas co łączy nas to, że, że z jakiegoś powodu e, mój wnuczek startuje w green Starze i, i czy on będzie koszykarzem, to nie wiem, ale nie ma nic przyjemniejszego niż patrzeć, jak tam się chłop, że tak powiem za, jak to powiedział u nas radny z Zielonej Góry, którego Ja już nie wiem, polityki, którego bardzo po, pozdrawiam y, gadają po spoceni panowie za y, plastikową piłką. No to ciekawe stwierdzenie, ale ja jednak y, wie pan co tak tak podsumuję to życzę panu, żeby pan w, w ten rok się pospłacał, żeby już nikt, nikt panu y, bo mam sentyment do Zielonej Góry y, wielki, bo, bo i tam syn mi się urodził i same, same dobre chwile, żeby pan sobie to poukładał i spełniał marzenia. I dziękuję bardzo za, za wizytę. Dzięki bardzo. Nie wiem, czemu tak. Możemy normalnie. Ja jestem po dwóch szczepieniach Pfizer. Ja przed. Malinowy Dichał. smakuje po prostu. Chip jest. Ach. Bo tu teraz, teraz od, odpalamy teorię, teraz będą nas e, albo ganić, i, albo ten. I, i, I słuchajcie, i to teraz może tak na koniec Pan Adam powiem. też się zaszczepił, jak, ja jeszcze jak, Jako przedsiębiorca proszę was, zaszczepiajcie się, bo jak nas znowu za y, Zamrożą, to chyba będziecie musieli w domu gotować, bo ta gastronomia już tego następnego zamrożenia nie przeżyje. Yy, I oczywiście, kto jest z Wrocławia lub okolic, zapraszamy jutro od godziny 12 na turniej przy Stadionie Wrocław. Będzie też Dzień Dziecka na Stadionie, więc i dla, dla, naj, dla, dla, dla najmłodszych, i dla najstarszych dużo atrakcji, futraczki, piwerko, będzie kto, co chce miło może spędzić czas. Także do zobaczenia, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, zapraszam też w swoim imieniu, przyjdę na pewno. For one creating such wealth, I have been calling the heart police, and yet it's happening still. I was not into claiming things, had no possessive mind. I live a subject of love song now. Still can't believe that your mind That you're my I am Can't believe it Cause I can't believe it That you're my I The case that I've built has spread shade apart The judgment has come, my insides have fallen